Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Szczególnie witam mieszkańców Sokołowa, zaproszonych gości. No, wśród zaproszonych gości szczególnie witam, jak Państwo zauważyliście, silne przedstawicielstwo Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sokołowie. Szczególnie tutaj witam pana komendanta Grzegorza Kuca, który pierwszy raz gości tutaj w naszych progach w tej roli. Witam również zastępcę komendanta, pana Sławomira Lipkę. Witam również niezbyt często goszczącego na naszej sesji pana wicestarostę Ryszarda Domańskiego. Witam pana burmistrza z ekipą Rady Miejskiej. Witam również bardzo serdecznie, o czym często zapominam i ciągle przepraszam, wszystkich mieszkańców, którzy oglądają nas i słuchają za pomocą transmisji internetowej. A trzeba nam wiedzieć, trzeba Państwu wiedzieć, że coraz większe grono mamy obserwatorów i słuchaczy za pomocą tejże transmisji, z czego bardzo się oczywiście cieszymy. Szanowni Państwo, otwieram 52. sesję Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim i przedstawię Państwu porządek obrad, według którego będziemy prowadzić dzisiejszą sesję. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, wnioski do porządku obrad. Punkt trzeci, zapytanie, wolne wnioski mieszkańców. Punkt czwarty, sprawozdanie burmistrza miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty, informacja komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Sokołowie Podlaskim w roku 2023. Punkt szósty, projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonego kandydata na ławnika Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2024-2027. Punkt siódmy, projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaskich w roku 2024. Punkt ósmy, przyjęcie protokołu 51. sesji Rady Miejskiej. Punkt dziewiąty, oświadczenia i wolne wnioski mieszkańców. Przepraszam, punkt dziewiąty, oświadczenia, wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. Punkt dziesiąty, sprawy różne. Punkt jedenasty, zamknięcie sesji. Czy pan burmistrz, państwo radni do porządku obrad mają jakieś wnioski? Nie mamy. Zatem proszę państwa, proszę jeszcze przed rozpoczęciem merytorycznych punktów w porządku obrad o potwierdzenie swojej obecności na tabletach. Proszę Państwa, stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 13 radnych. Zatem podejmowane przez Radę uchwały będą miały moc obowiązującą. Wobec zrealizowania punktu drugiego przechodzimy do punktu trzeciego. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę zabrać głos, zapraszam na mównicę. Proszę bardzo, pan Szafrański prosi o głos. Dzień dobry Państwu, pozdrawiam Państwa. Jeśli wolno mi tutaj rozszerzyć tok rozważań pana przewodniczącego, to chciałbym tutaj taką dygresję w tej chwili wyłuszczyć, że transmisje z posiedzenia Rad Miasta, bo to dotyczy wszystkich Rad Miasta w naszym kraju. I gmin również, panie Szafrański. Dziękuję za podpowiedź, panie przewodniczący. Te transmisje są transmitowane przez internet i oglądane przez Polaków, nie tylko przez Polaków, na całym świecie. Chciałem tutaj Państwu w tej chwili, a szczególnie miłym paniom,
złożyć życzenia w związku ze Światowym Tygodniem Kobiet. I mam taką dygresję dotyczącą właśnie kobiet. Często się na temat tej postaci mówi. Kobieta, która jest przykładem, Maria Curie Skłodowska. Tak się składa, że w Sokołowie jest liceum ogólnokształcące imienia Marii Curie Skłodowskiej. Państwo macie przed sobą nauczyciela. Ja pracowałem jako profesor języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym imienia Marii Curie Skłodowskiej. Tak się też składa, że jest epizod wiążący się z moją rodziną. Epizod, który dotyczy Marii Curie Skłodowskiej. Otóż moi dziadkowie mieszkali przez wiele lat we Francji, w Paryżu. Po I wojnie światowej moja babcia Anna urodziła trojaczki. To było w Paryżu duże wydarzenie w wyludnionej przez I wojnę światową Francji. Moją babcię w Paryżu odwiedziła Maria Curie Skłodowska i było to wydarzenie, na temat którego rozpisywały się wszystkie gazety francuskie. Także jeszcze raz szczególnie pozdrawiam wszystkie miłe panie. Kobiety zaczynają mieć w naszym życiu coraz większe znaczenie w życiu społecznym. Tu wszystkie panie, które są obecne, panią gratuluję. Wszystkie piastujecie bardzo ważne funkcje w mieście i macie duży wpływ na życie wszystkich mieszkańców naszego miasta. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Panie starosto, proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panowie burmistrzowie, szanowna rado. Powiat sokołowski prowadzi w obecnej chwili inwestycję ważną dla mieszkańców miasta Sokołowa. To jest inwestycja polegająca na przebudowie, odnowieniu i wykonaniu dobrego, bezpiecznego chodnika na ulicy Lipowej. Na odcinku od ronda w kierunku do ulicy Wolności, do drogi krajowej. Prace trwają. Gdyby postęp ich był taki jak do tej pory, to myślę, że w połowie kwietnia byłaby praca zakończona i chodnik by służył mieszkańcom. Natomiast wystąpiły w trakcie prac problemy dotyczące drzew na tym odcinku. Dlaczego? Dlatego, że te drzewa są, mają swoje lata. Ja zawsze pamiętam, że one tam rosły, a więc to jest no, parę dekad. Drzewa te podniosły istniejącą płytę chodnikową, jak również wepchnęły obrzeża w asfalt, podnosząc również asfalt. Przy wykonaniu tej inwestycji niezbędne jest położenie nowego krawężnika. Po rozbiórce krawężników starych okazuje się, że jest problem z włożeniem nowego krawężnika, który w przyszłości będzie stanowił opór dla nowej jezdni, bo należy ją, tą drogę, tą ulicę na tym odcinku Lipowa poprawić, wyremontować, czyli położyć nową nawierzchnię asfaltową. Tak jest, jak jest wykonana nawierzchnia z programu RIT od ronda w kierunku ulicy Kolejowej. Położenie nowej kostki, równej kostki, również jest problematyczne, dlatego że korzenie podniosły istniejącą płytę betonową, a więc położenie na równo chodnika też stanowi problem. Dlatego Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem do pana burmistrza o wyrażenie zgody na wycinkę tychże drzew i powiat zobowiązuje się do nowych nasadzeń zgodnie z dyspozycją RDOŚ, jeżeli taka będzie. Ale żeby była dyspozycja RDOŚ, musicie państwo
jako urząd wydać stosowne dokumenty w tym temacie. Szanowni Państwo, każdy dzień przestoju robót to jest opóźnienie inwestycji. Ta inwestycja zamyka się kwotą umowy 800 tysięcy złotych. Powiat pozyskał środki finansowe na ten cel w wysokości 610 tysięcy złotych. Warto to zrobić. Ja wiem, że przyroda jest bardzo istotnym elementem, ale jest również i nadrzędną wartością człowiek, który będzie korzystał w sposób bezpieczny z tego chodnika. Dlatego zwracam się z prośbą do Państwa o rozwagę, o wyrażenie zgody dla powiatu, porozumienie dla powiatu, aby była ta inwestycja ukończona. Dziękuję. Ile tych drzew, Panie Starosto, tam nie było? W sumie rośnie 43 drzewa. Oczywiście Państwo musicie oszacować, czy wszystkie wymagają usunięcia. Moim zdaniem tak, dlatego że nowe nasadzenia będą miały swoją trwałość w życiu podobne dekady jak ten starodrzew, który tam funkcjonuje. Te drzewa były porażone w różny sposób. I piorunem, no i przycinaniem w poprzednich latach przez mieszkańców, jak również na dzień dzisiejszy stwarzają zagrożenie, bo mamy szkody komunikacyjne polegające na porwanych naczepach tirów. Proszę Państwa, ulica Wolności jest ulicą zapchaną, a więc alternatywną drogą dla ruchu kołowego na terenie miasta stała się jako bardzo ważny ciąg komunikacyjny ulica Lipowa. Ja powiem tylko tak, proszę Państwa, na przełomie, i to są dane istotne, bo nie wiem, czy wszyscy Państwo macie wiedzę na ten temat, Państwo radni, Państwo obecni, a przede wszystkim mieszkańcy, którzy nas słuchają. Podam tylko statystycznie od roku 2019, gdzie liczba mieszkańców powiatu w roku 2019 53 tysiące. 35 891 pojazdów aktywnych, pojazdów osobowych. Nie liczę innych pojazdów, gdzie też obserwujemy wzrost. Proszę zapamiętać, 53 tysiące do 35 891 samochodów osobowych. W roku na 7 marca 2024 roku ta liczba samochodów osobowych wzrosła do 40 565, a więc średnio rocznie 1000 samochodów osobowych jest rejestrowanych na terenie powiatu. Mając na uwadze statystykę, bo to można sobie tam rozmaicie liczyć, prawie 1/3 mieszkańców powiatu to są mieszkańcy miasta Sokołowa. A więc proszę zauważyć, ile samochodów przybyło w ruchu kołowym przez te ostatnie 5 lat. Oczywiście wzrost ilości samochodów ciężarowych jest, no w każdej dziedzinie następuje wzrost. Między innymi zarząd powiatu na wniosek radnego Rozchowackiego przychylił się do tego, jest wykonywana w obecnej chwili organizacja ruchu na ulicy Kościuszki. W związku z faktem, że powstało przez ostatnie lata sporo punktów działalności gospodarczej, a przede wszystkim tam funkcjonuje przedszkole. No i jest problem z parkowaniem samochodów, z podwiezieniem dziecka przez rodziców do przedszkola, jak również odbioru tegoż dziecka do przedszkola. Pan radny Rozchowacki był obecny na zarządzie powiatu, zarządzie powiatowym w Sokołowie u nas, przedstawił swoje argumenty. Doszliśmy do porozumienia, bo wyraził wolę mieszkańców, w jaki sposób rozwiązać ten problem ruchu na drodze jednokierunkowej, która ma powstać na ulicy Kościuszki. Ale wracając do tematu, Szanowni Państwo, proszę o przychylne podejście do tematu ulicy Lipowej.
No i wspólnie skończymy tą inwestycję w jak najszybszym, najkrótszym czasie po to, żeby służyła mieszkańcom. Dziękuję. Panie starosto, proszę zostać jeszcze chwileczkę, dobrze? Słucham. No bo tutaj jak jestem przy głosie, to jeszcze może słowo na temat tych drzew. Bo argumentacja jest oczywiście, nie podlega dyskusji. Pana argumentacja jest tutaj jak najbardziej właściwa i łatwa do zrozumienia. Tylko chciałem zapytać o taką rzecz, czy państwo rozważyliście, no tak sądzę, tylko w zasadzie oczekuję potwierdzenia, czy wszelkie argumenty zostały rozważone, zanim podjęta została decyzja, czy ten wniosek o wystąpienie tutaj o pozwolenie na wycięcie tych drzew. Bo nie wiem, czy pan obserwuje tutaj nasze obrady, naszej sesji, ale z tematem wycinki drzew zetknęliśmy się kilka tygodni temu, kiedy była mowa o rekonstrukcji parku przy pomniku księdza Brzuski. Tam była mowa we wstępnym projekcie o wycięciu 12 drzew, jak dobrze pamiętam, no też oczywiście z nasadzeniami nowych, i spotkało to się z wielkim protestem mieszkańców miasta, no co doprowadziło do tego, że przeprojektowany został ten pierwszy pomysł wycinki tych drzew i de facto nie zostały one wycięte. No przypominam sobie również sprawę ulicy Kosowskiej, kiedy tam też była mowa we wstępnym projekcie w państwa, to było przy Ricie oczywiście, kiedy tam była mowa też o wycięciu bardzo dużej ilości drzew. Okazało się, że można to było zrobić bez wycinki tych drzew, bo po prostu ktoś projektując ten chodnik, no trochę się rozpędził. I nie przemyślał tego do końca dobrze. Więc pytanie, czy tutaj nie spotkamy się z podobną sytuacją. Po pierwsze, mówił pan o mieszkańcach ulicy Lipowej, ale czy nie spotkamy się z tym, że ci mieszkańcy pierwsi przyjdą tutaj na sesję Rady Miejskiej z protestem, do czego wydaliście państwo zezwolenie na usunięcie tych pięknych drzew, które rosły i zacieniały nam tutaj słońce i robiły jeszcze wiele innych dobrych rzeczy, bo będzie mowa i o ptakach, i o tym wszystkim, o czym mówią obrońcy roślin, drzew w szczególności. Odpowiadając na wypowiedź pana przewodniczącego, tak, były rozmowy z mieszkańcami ulicy Lipowej, których dotyczy ta inwestycja, wyrażają wolę i mówią, podając swoje argumenty, że ich posesja albo na ich posesjach rośnie taka ilość drzew, że te, które można usunąć, nie stanowią większego problemu. Oczywiście obrońcy przyrody mogą mieć odrębne zdanie. Natomiast w konsekwencji, patrząc pragmatycznie, zawsze liczy się człowiek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni państwo, wniosek ze starostwa wpłynął w piątek. Natychmiast został nadany urzędowy bieg, bo to jest decyzja dotycząca 43 drzew. Tego się nie wydaje w przeciągu godziny. Musi być cała procedura przeprowadzona. Ta procedura została wszczęta. W tym tygodniu będzie wizja lokalna, wtedy będziemy rozmawiali. My mamy również jakieś doświadczenie, jeśli chodzi o omijanie drzew, zostawianie, są różne sposoby. Można to będzie tutaj zastosować. Tam jest kilka drzew z tego, co jak się jedzie, to z drogi widać, że one są do wycięcia, bo są uschnięte, są połamane, uszkodzone, ale to nie znaczy, że tych drzew będzie 43. To tyle. Panie burmistrzu, ja mówiłem, że 43 opiewa wniosek, natomiast wizja lokalna, tak jak powiedziałem, może wskazać co innego. Proszę państwa, jeździmy, chodzimy po naszych ulicach i państwo przejdźcie się na
ulicę Lipową od ronda w kierunku ulicy Kolejowej. Ile drzew tam rośnie? Jedno drzewo po lewej stronie i 5 po prawej. Na podobnym odcinku w granicach 800 metrów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No proszę bardzo, skorzystajmy z obecności pana starosty. Drodzy państwo, nie wiem dlaczego akurat tak się składa, że całe życie zwracam uwagę na te lipy na ulicy Lipowej. I całe życie widziałem, jak te drzewa są tam maltretowane. Co rok, co dwa lata było to obcinane do gołego pnia. To wyglądało strasznie. To zawsze mi się kojarzyło z jakimś powstańcem, który wraca z wojny z poobcinanymi rękami. Teraz to nabrało troszeczkę rumieńcy ze względu na to, że przebiega linia izolowana nad tymi drzewami i nie trzeba tego tak wycinać. Przyglądałem się nieraz na to. To moja taka prywatna uwaga. Naprawdę te drzewa to już są stare, obdarte kikuty i jeśli tutaj by było, były solidne, nowe nasadzenia, to ja naprawdę uważam, że nie ma co tak się zapalać na obronę tych starych pieńków. To tylko tyle z mojej strony. Naprawdę często zwracałem na to uwagę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. No nikt się na razie, panie radny, nie napala na obronę, tylko po prostu dyskutujemy ogólnie. Czy jeszcze w tym temacie ktoś z państwa radnych? Pan radny Wycach, proszę. Ja akurat tutaj wspieram tutaj argumenty pana burmistrza, ponieważ nie możemy tego tak pochopnie postępować i niech tam będzie ekspertyza naukowa w tej sprawie. Co fachowcy od tego, niech określą, które drzewo się nadaje, żeby tak nie było jak w tym czas parku tutaj przed pomnikiem księdza Brzuski, że my chcemy tyle, przychodzą, mówią, że tyle i wychodzi inaczej. Żeby to było po prostu zrobione fachowo. Dziękuję. Pan radny Rybak, proszę. Tak, ja korzystając z obecności pana starosty chcę zapytać, jakie są plany i kiedy właśnie będą dalej prowadzone prace naprawcze na wierzchni ulic, bo są miejsca, gdzie ciężko przejechać. Na przykład tutaj Sadowa, skrzyżowanku przy tym półrądku takim, tam trzeba jakoś bokiem jechać, bo no jest źle po prostu. No pewnie więcej miejsc by się znalazło, także o to chcę zapytać. Czy są środki wystarczające, no w jakim zakresie to będzie robione. Drugie moje pytanie, czy już zostało wydane pozwolenie na budowę ronda, czy to jeszcze nie, czy są jeszcze jakieś, no nie wiem, uwagi? Jeżeli pan starosta mógłby powiedzieć kilka słów na ten temat, to bym prosił. Proszę bardzo, panie starosta. Odpowiadając na pytanie radnego Rybaka, szanowni państwo, w dniu dzisiejszym o godzinie 9, bo do godziny 9 wpływały oferty na remont ulicy Przechodniej. Do 20 są oferty. Ulica Przechodnia będzie przejezdna do 22 marca w terminie. Pięknie. Natomiast pozostałe miejsca, o których pan mówi, to jest skrzyżowanie ulicy Ogrodowej z ulicą Magistralskiej, również będzie wykonane. Natomiast, no, szanowni państwo, nie będę tłumaczył się z prognoz pogody, z przebiegu pogody, ale ta zima była wyjątkową zimą, dlatego że przejścia wielokrotne przez zero spowodowały wysadzania asfaltu i jego niszczenie. Podałem statystykę, ile samochodów wzrosło, a więc ten ruch istnieje na drogach. Państwo może jesteście o wiele lepszej sytuacji, dlatego że na waszych drogach, na miejskich drogach jest kostka, a w znacznej długości tychże dróg jest nawierzchnia gruntowa, a więc tam dziur nie ma po prostu, bo nie ma asfaltu. Nie będę wymieniał wszystkich dróg, ale zacznę od najstarszej, Polowej, a skończę na najmłodszej, Świętego Franciszka przykładowo, od ulicy Bosko, to osiedle. Także remonty będą wykonywane sukcesywnie, tak jak powiedziałem, ulica Przechodnia będzie ulicą przejezdną do 22 marca bieżącego roku, a staramy się jak najszybciej to wykonać. Dziękuję. Jeżeli chodzi o rondo, są wnioski. Państwo mogliście czytać na łamach prasy,
Były trzykrotne zgłoszenia, trzykrotne uzupełnienia, wycofywania wniosków. Jeżeli wpłynie i będzie kompletny, tak, będzie wydane. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja już nie widzę chętnych do zabrania głosu. Pan radny Plychta tutaj się jeszcze zgłasza, przepraszam. Proszę bardzo. To jeszcze tutaj do wypowiedzi pana starosty. Panie starosto, a co tutaj z drogami powiatowymi na terenie miasta, kiedy zostaną te dziury, które są przypisywane miastu, a to jest kategoria drogi powiatowej naprawione? A przede wszystkim jeszcze chciałem zwrócić uwagę, wczoraj jeździłem, że Świętego Franciszka ulica jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, jest wysypany gruz, są inne gorsze ulice i najnowszą ulicę to jest Świętej Zofii ulica w tamtym rejonie najbliższym. I jeszcze pan starosta nie powiedział tutaj, przynajmniej ja nie słyszałem, a słuchałem dokładnie, co jeszcze, bo tak pan zasygnalizował, zostało do uzupełnienia, żeby otrzymać zezwolenie od państwa na przebudowę tego ronda. Przedłużenie Piłsudskiego, Romanowskiego i Droga Krajowa 63. Bo zasygnalizował pan, że jakieś dokumenty jeszcze. Konkretnie, jest pan w stanie odpowiedzieć? Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Nie chciałbym, żeby dyskusja się przerodziła tutaj na temat dróg miejskich, bo pan starosta tutaj zaczął, ale to jakby nie wiem z jakiego powodu o drogach miejskich opowiadać. Myśmy pytali o powiatowe, ale mam nadzieję, że Państwo nie będą już tematu dróg miejskich drążyć przy okazji tutaj wystąpienia pana starosty. Proszę Państwa, zamykamy punkt trzeci. Punkt czwarty porządku obrad to jest sprawozdanie burmistrza miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni panie, panowie radni, szanowni państwo, pozwólcie, że przedstawię informację o realizacji uchwał i działalności burmistrza miasta Sokołów Podlaski w okresie międzysesyjnym. Informacja obejmuje działalność burmistrza miasta i realizację uchwał Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym. To jest od 51. sesji, która odbyła się w dniu 14 lutego 2024. Do uchwał podjętych podczas sesji organy nadzoru nie wnosiły uwag, a ich realizacja jest zgodna z obowiązującym prawem. Na podstawie uchwał Rady Miejskiej podlegających wykonaniu przez burmistrza miasta Sokołów Podlaski podjęto następujące działania. Przyjęto do realizacji zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta Sokołów Podlaski na lata 2023-2037. Wprowadzono zmiany w budżecie miasta Sokołów Podlaski na 2024 rok. Przyjęto do realizacji uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność miasta Sokołów Podlaski. Przyjęto do realizacji uchwałę w sprawie realizacji programu Opieka Wytchnieniowa, edycja 2024, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przyjęto do realizacji uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej dla miasta Sokołów Podlaski Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024. Przyjęto do realizacji uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Sokołów Podlaski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków. W okresie międzysesyjnym burmistrz miasta wydał 12 zarządzeń w sprawach zmian w budżecie miasta w 2024 roku, opracowania analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszary wodne na terenie miasta Sokołów Podlaski, powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku, zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego w Sokołowie Podlaskim, zmiany zarządzenia nr 147-23 burmistrza miasta Sokołów Podlaski,
rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych miasta Sokołów Podlaski w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyrażenia zgody na ustanowienie służebności, zatrudnienie na stanowisku kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski, zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim, ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Finanse miasta. Realizacja budżetu na dzień 31 stycznia 2024. Dochody budżetu miasta zrealizowały się w 10,7% w stosunku do planu, w tym dochody bieżące 9,71%, dochody majątkowe 11,23%. Dochody podatkowe zrealizowały się następujące. Udziały w PIT i CIT 91,67%, podatek od nieruchomości osoby prawne 8,77%, osoby fizyczne 1,09%, środki transportu osoby prawne 47%, osoby fizyczne 1,74%, opłata skarbowa 83,06%, podatek od spadków i darowizn 316%, podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne 6,34%, osoby fizyczne 9%, karta podatkowa 4,46%, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5,49%. Wydatki budżetu miasta zrealizowały się w 9,7% względem planu, w tym wydatki bieżące 8,38%, wydatki majątkowe 11,27%. Za pierwszy miesiąc roku budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 1 505 267 053 grosze. Zachowana została relacja wynikająca z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych, to znaczy dochody bieżące są większe niż wydatki bieżące. W związku z tym na 31 stycznia wystąpiła nadwyżka operacyjna w wysokości 1 518 142 zł 44 grosze. Na dzień 31 stycznia 2024 wszystkie zobowiązania zostały uregulowane według terminów płatności. Ulgi przyznane osobom fizycznym, umorzenia jednemu podatnikowi podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 238 zł. Ulgi przyznane osobom prawnym, umorzenia podatku od nieruchomości jednemu podmiotowi w kwocie 170 zł. W zakresie planowania przestrzennego mienia komunalnego oraz komunalnych zasobów mieszkaniowych. Prowadzenie rejestrów wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Zarejestrowano 13 wniosków o ustalenie warunków zabudowy i 4 wnioski inwestycji celu publicznego. Wydawanie informacji o przeznaczeniu terenu i wypisu ze studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego oraz zaświadczeń w zakresie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji 22 sztuki. Przygotowanie zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy 13 sztuk. Przygotowanie zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego 4 sztuki. Przygotowanie dokumentów w sprawie uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego 7 kompletów materiałów. Przygotowanie zawiadomień o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego plus zawiadomienia 4 sztuki. Przygotowanie rejestrów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego 5 decyzji o warunkach zabudowy. Bieżąca korespondencja, bieżące rozliczanie faktur. Przygotowanie zmian prawomocnych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego 4 sztuki. Opracowanie decyzji odmawiającej zmianę prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy 1 sztuka. Przygotowanie dokumentów i odpowiedzi wnioskodawcom w zakresie podziału działki przy ulicy Cmentarnej. Przygotowanie materiałów prowadzenia wizji lokalnej w terenie w sprawie sposobu użytkowania działki. Przygotowanie dokumentów, zawiadomień, uzgodnień, projektu decyzji o warunkach zabudowy uchylony przez samorządowe kolegium odwoławcze w Siedlcach. Prace przy strategii miasta Sokołów Podlaski na lata 2024-2030. Prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nowa Piłsudskiego. Przygotowanie materiałów i odpowiedzi dotyczących wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Wydano jedną decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości położonej na terenie miasta Sokołów Podlaski. Wydano 5 zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego dla budynków położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski. Wydano jedno zaświadczenie o numerze porządkowym budynku położonego na terenie miasta Sokołów Podlaski. Przygotowano zarządzenie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
potwierdzono zawarcie umowy dzierżawy gospodarstwa rolnego, naliczono jednorazowe opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczono opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, 8 sztuk, naliczono opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w związku ze zmianą użytkowania wieczystego, 4 sztuki, naniesiono zmiany odnośnie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w programie komputerowym. Wykonywanie przepisów i odpisów dotyczących opłat za wieczyste użytkowanie. Przygotowanie materiałów w sprawie zmiany celu użytkowania działki będącej w użytkowaniu wieczystym. Przygotowano materiały niezbędne do powołania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Analiza nowych przepisów odnośnie sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości działka numer ewidencyjny 127/2 przy ulicy Dołowej. Przygotowanie ofert sprzedaży nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy. Wskazana została osoba do zawarcia umowy najmu socjalnego jednego wolnego lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta. Wskazana została osoba do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z jednego wolnego lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta. Potwierdzono wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy w jednym przypadku. W zakresie udzielania zamówień publicznych, zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych, postępowanie w trybie oferty cenowej z dnia 12 lutego na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołopodlaski, ulica Diamentowa, postępowanie zakończone, wykonawca przedsiębiorstwo handlowo-usługowe LM Marcin Mróz z Kosowa-Lackiego. Postępowanie w trybie oferty cenowej z dnia 19 lutego na zamiatanie i czyszczenie na mokro ulic i placów miejskich. Postępowanie zakończone, BM Lux Barbara Mróz z Kosowa-Lackiego. Postępowanie w trybie oferty cenowej z dnia 21 lutego na zabiegi sterylizacji, kastracji oraz chipowania zwierząt na terenie miasta Sokołopodlaski w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Mazowsze dla Zwierząt. Postępowanie zakończone, wykonawca przychodnia weterynaryjna Tadeusz Ludwiczak z Sokołopodlaskiego. Postępowanie w trybie oferty cenowej z dnia 23 lutego na przeprowadzenie pielęgnacji drzew zlokalizowanych na terenie miasta Sokołopodlaski. Postępowanie zakończone, wykonawca pan Dariusz Łojek z Węgrowa. Postępowanie w trybie oferty cenowej z dnia 28 lutego na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pod nazwą wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED przy drogach publicznych wewnętrznych na terenie miasta Sokołopodlaski. Postępowanie w toku. Zamówienia powyżej 130 tysięcy złotych. Postępowanie w trybie podstawowym z dnia 24 stycznia na modernizację budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. Postępowanie unieważnione na podstawie artykułu 255. Z uwagi, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie w trybie podstawowym z dnia 27 lutego na modernizację budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. Postępowanie w toku. Zamówienia powyżej kwoty unijnej. Przetarg nieograniczony z dnia 9 stycznia na odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Sokołopodlaski. Postępowanie zakończone, wykonawca przedsiębiorstwo usług inżynieryjno-komunalnych spółka z o.o. Sokołopodlaskiego. W zakresie pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz na realizację zadań miasta. Realizacja projektu. Program rządowy Czyste Powietrze, opracowanie i złożenie 7 wniosków o dofinansowanie, 11 wniosków o płatność. Budowa ulicy Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Bartoszową do skrzyżowania z ulicą Siedlecką w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, wartość dofinansowania 5 233 956 zł. W dniu 2 lutego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie złożono rozliczenie inwestycji. Kompleksowa renowacja pomnika księdza Stanisława Brzuski wraz z otoczeniem w Sokołowie Podlaskim w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wartość dofinansowania 238 319 zł 78 groszy. W dniu 1 marca Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdziło raport końcowy z wykonania zadania. Przybudowa Alei 550-lecia na odcinku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024 wartość dofinansowania 1 753 000. W dniu 13 lutego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazano załączniki do umowy o dofinansowaniu. Rozbudowa wraz z adaptacją, zakupem i montażem wyposażenia żłobka miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Maluch Plus wartość dofinansowania 2 035 000.
dniu 15 lutego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie złożono załączniki do podpisania umowy o dofinansowaniu. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1, etap 4 w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla Sportu, wartość dofinansowania 63 017 zł. W dniu 4 marca z Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisano umowę o dofinansowaniu. Zapobieganie wtórnemu zanieczyszczeniu powietrza poprzez czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Sokoło Podlaski w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza, wartość dofinansowania 110 250 zł. W dniu 4 marca podpisano umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Mazowieckiego. Dotacja dla schroniska dla zwierząt w mieście Sokoło Podlaski w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności dla Zwierząt, Mazowsze dla Zwierząt, wartość dofinansowania 30 tysięcy. Podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 4 marca z Zarządem Województwa Mazowieckiego. Zapobieganie bezdomności dla zwierząt w mieście Sokoło Podlaski w 2024 roku w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Mazowsze dla Zwierząt 2024, wartość dofinansowania 19 800 zł. W dniu 4 marca podpisano umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Mazowieckiego. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Węgrowskiej na odcinku od ulicy Oleksiaka Wichury do granic miasta w Sokołowie Podlaskim w ramach programu modernizacji oświetlenia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wartość dotacji 98 538 zł 91 groszy. W dniu 22 lutego Wojewódzki Fundusz w Warszawie zatwierdził wykonanie zadania. W zakresie przygotowania i realizacji inwestycji miejskich, przygotowanie materiałów na przetargi, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED przy drogach publicznych i wewnętrznych na terenie miasta Sokoło Podlaski, przebudowa ulicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, rozbudowa i przebudowa ulic na terenie miasta Sokoło Podlaski. Bieżący nadzór nad projektowaniem inwestycji, realizacją i budową. Wykonanie modernizacji budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Bulwar. Etap pierwszy. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Wrzosowej i Makowej. Rozbudowa skrzyżowania ulicy Siedleckiej z ulicą Romanowskiego i przedłużeniem ulicy Piłsudskiego, remont ulicy Śniadeckich, zezwolenia na lokalizację obcego urządzenia w pasach drogowych 3 decyzje, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydano 6 decyzji, bieżący nadzór i monitoring dróg gminnych pod kątem dostawy kruszywa na bieżące utrzymanie dróg miejskich, mechanicznych napraw dróg gruntowych na terenie miasta, stanu nawierzchni i oznakowania ulic miejskich, wymiany i naprawy zniszczonego oznakowania na drogach miejskich, zimowego utrzymania dróg. Bieżący codzienny monitoring stanu urządzeń oświetlenia ulicznego oraz zlecanie napraw zgłoszonych i zauważonych awarii i usterek. Bieżące rozliczanie faktur. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków mieszkańców i instytucji o wpisanie inwestycji do budżetu miasta na następny rok budżetowy. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, utrzymanie zieleni, nadzór nad pracami objętymi umową na bieżącą konserwację zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem alei i placów na terenach zieleni w mieście Sokoło Podlaski. Pozostała działalność. Przeprowadzono 2 postępowania administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew oraz krzewów dotyczących podmiotów gospodarczych oraz instytucji. Przyjęto do osób fizycznych 12 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew. Wystąpiono z jednym wnioskiem do starosty sokołowskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew. Przyjmowane są na bieżąco wnioski od mieszkańców na zadanie pod nazwą wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na terenie miasta na rok 2024. Sporządzono i przekazano do Krajowego Ośrodka Bilansowania Zarządzania Emisjami roczny raport o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. Rozpoczęto prace związane z pielęgnacją oraz wycinką wysokich drzew rosnących na terenach zieleni miejskiej. Miasto Sokołów Podlaski podpisało umowę o udzieleniu pomocy finansowej ze środków z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza na zadanie służące ochronie powietrza pod nazwą zapobieganie wtórnemu zanieczyszczeniu powietrza poprzez czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Sokołów Podlaski. Poziom dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego wynosi 75%. W oparciu o zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wykonano umyślne wypłoszenie ptaków z gatunku krukowate na terenie skweru
imienia Adama Mickiewicza w Sokołowie Podlaskim. Płoszenie wykonano w miejscach noclegu metodą sokolniczą. Kanalizacja deszczowa. Prowadzony jest nadzór nad bieżącą konserwacją urządzeń kanalizacji deszczowej. Wydano dla jednego podmiotu warunki techniczne włączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Rozliczono roczną opłatę stałą za usługę wodną dotyczącą odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki Cetynia oraz Kościółek. Rozliczono opłatę zmienną za usługę wodną dotyczącą odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki Cetynia oraz Kościółek. Aneksowano jedną umowę na korzystanie z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Oczyszczanie miasta. Prowadzony jest nadzór nad wykonywaniem prac w zakresie opróżniania i konserwacji koszy ulicznych. Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na bieżąco przyjmowane i weryfikowane są deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na bieżąco są przyjmowane i weryfikowane deklaracje dla nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta Sokołów Podlaski. Prowadzony jest nadzór nad funkcjonowaniem miejskiego PSZOK-u. Opracowane jest sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok. Sprawozdanie przekazywane zostało marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Zakup pozostałych usług. Opieka nad bezdomnymi psami, zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wścieklizny oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami pomieniona jest przez pana Macieja Zawadzkiego, zamieszkałego w Sokołowie Podlaskim. Zakres finansowania wchodzi w wyłapywanie bezpańskich psów, opieka nad nimi, karmienie, uprzątanie klatek, kwarantanna, szczepienia i leczenie psów. Sporządzono sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Mazowsze dla Zwierząt. Z zakresu spraw oświatowych wydano zarządzenie w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim. Sprawdzono realizację obowiązku nauki, zaopiniowano 4 aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2023-2024, zaopiniowano 1 aneks do arkusza organizacyjnego przedszkola na rok szkolny 2023-2024, sporządzono sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w zakresie rzeczowo-finansowym za rok 2023, sporządzono, rozliczono dotacje za marzec 2024 dotyczący niepublicznych przedszkoli w Sokołowie Podlaskim. Wystawiono noty dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin. Rozliczono koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Z zakresu spraw obywatelskich wydano 193 dowody osobiste. Przyjęto 6 wniosków o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu osoby. Nadano 12 numerów PESEL obywatelom Ukrainy, nadano 23 numery PESEL cudzoziemcom, wydano 27 zaświadczeń o zameldowaniu i danych przetwarzanych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców, dokonano 37 zameldowań na pobyt stały, 24 zameldowań na pobyt czasowy, 16 wymeldowań z pobytu stałego, 11 udostępnień danych z rejestru PESEL, 16 udostępnień danych z rejestru mieszkańców, 21 wniosków o zastrzeżenie bądź cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL, 1 wymeldowania z pobytu czasowego, 2 udostępnień do dokumentacji związanej z dowodem osobistym. Ewidencja działalności gospodarczej. Przyjęto i rozpatrzono 62 wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Udzielono 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 4 wnioski o przyznanie karty dużej rodziny, 1 wniosek o przedłużenie karty dużej rodziny, 2 wnioski o przedłużenie o przyznanie karty Sokołowskiej Rodziny 3+, 1 wniosek o przedłużenie karty Sokołowskiej Rodziny 3+. W Urzędzie Stanu Cywilnego. Liczba sporządzonych aktów urodzeń 35, w tym 7 transkrypcji, aktów małżeństw 1 sztuka, aktów zgonu 56. Liczba wydanych odpisów 590, liczba wydanych zaświadczeń o nadanych numerach PESEL 26, o zameldowaniu 24, o stanie cywilnym 2, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, ślub konkordatowych 9. Liczba przyjętych oświadczeń o uznaniu ojcostwa 4, o powrocie do nazwiska osoby rozwiedzionej 1, o zmianie imienia dziecka 1. Usunięcie niezgodności w numerach PESEL 234, migracja akt stanu cywilnego, aktów urodzeń 262, aktów małżeństw 49, aktów zgonu 43. Liczba wzmianek i przypisków dołączanych do aktów stanu cywilnego 219, czynności materialno-techniczne
10 sztuk. Dziękuję. Dziękuję, panie burmistrzu. Proszę państwa, czy tytułem uzupełnienia informacji chcielibyście państwo jeszcze coś, żeby pan burmistrz doprecyzował? Czy jest informacja wystarczająca? Pani radna Matysiak, proszę bardzo. Panie burmistrzu, kilkakrotnie słyszeliśmy tutaj o sprzątaniu ulic na mokro. Jako tam program, jakieś dofinansowanie, teraz umowa podpisana. Zima była taka, że w zasadzie nie musieliśmy odśnieżania, mieć akcji jakiejś odśnieżania, ale były, piach trafiał jakoś na jezdnię, bo przez moment tak było i od tamtej pory piach leży na jezdniach. Dzwonią mieszkańcy, że kamienie spod kół uderzają w szyby, jakaś witryna została rozbita, bo taki telefon też miałam. Chciałam zapytać, czy teraz, dopóki nie zaczniemy sprzątać na mokro, to planowane jest w ogóle pozamiatanie ulic, czy to tak zostanie? Bo jest naprawdę trudno na tych drogach. Jest brudno i mamy wrażenie, że wszystko jest zaniedbane. Dziękuję. Już odpowiadam. Szanowni państwo, tak, jest planowane czyszczenie ulic na mokro, tylko to się będzie odbywało na ulicach miejskich. Natomiast powiat, krajówki, droga wojewódzka, każdy w swoim zakresie. My na swoich ulicach planujemy rozpocząć to w przyszłym tygodniu. No to nie jest nasz zakres. My nie odpowiadamy za nie nasze drogi. Będziemy oczywiście zgłaszać, bo zgłaszamy na bieżąco. Wszystko to, co się dzieje na ulicach w mieście, jest zgłaszane. Czy jakieś dziury, wyrwy, to jest zgłaszane i jest realizowane. I widzieliśmy w ostatnim tygodniu, były prace remontowe trwające na drogach krajowych. Z tym, że realizuje to firma z Katowic, i też realizuje na terenie całego powiatu, na drogach krajowych. Jest jakiś harmonogram prac, jest jedna ekipa, która to wykonuje. No i na przykład w danym tygodniu nastąpi jakaś powiedzmy wyrwa na drodze. Zgłaszamy na bieżąco, natomiast zanim to zostanie zrealizowane, usunięte, no to mija powiedzmy czasami tydzień, czasami kilka dni. Dobrze jest, jak tam powiedzmy w ciągu, nie wiem, jednego dnia to zrealizują, ale jest jedna ekipa na powiat, no i jest to problematyczne czasami. A z powiatem, no to tak jak państwo słyszeli, zgłaszamy na bieżąco, dobrze jest, jak powiat reaguje. Ja się tak zastanawiam, panie burmistrzu, bo mówi pan, że 20 będzie to czyszczenie na mokro, tak, marca? Rozpoczniemy, tak. No właśnie, ja się tak zastanawiam, czy nie za wcześnie, dlatego że zima jeszcze nam nie powiedziała do widzenia, chociaż możemy mieć takie wrażenie, ale jeśli ta zima wróci chociażby na kilka dni, zacznie się znowu sypanie piachem i czy ta czynność nie jest za wczesna. Wiadomo, że chcielibyśmy, żeby to dzisiaj już było pięknie, żebyśmy w pantofelkach chodzili, ale czy może nie warto poczekać, czy państwo to rozważaliście, bo to jakby dodatkowe koszty generuje. Nie żądam odpowiedzi, tylko taka jest moja sugestia. Jeśli państwo zrobicie wcześniej, będziemy się cieszyć, tylko tej kasy nie mamy zbyt dużo, żeby jedną czynność tam za wcześnie zacząć i później kolejną tego samego dotyczącą. Może ja odpowiem tak troszkę przekornie, bo moglibyśmy zacząć już teraz i ktoś może zadać pytanie, dlaczego nie już, bo pogoda na to pozwala. Dlatego czekamy jeszcze ten tydzień, zobaczymy, co się będzie działo. Raczej prognozy nie przewidują jakiejś zmiany aury tutaj, że nastąpi nagle, nie wiem, jakiś gwałtowny opad śniegu. No tak, tak. I liczymy na to, że tak się stanie. A chcemy to zrobić jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy. Pan radny Lipiński. Panie burmistrzu, mam takich właściwie trzy pytania, czy cztery nawet. Chodzi mi, był w zapisie na stronie 9, punkt 5, program Maluch Plus. I z tego programu Maluch Plus miasto pozyskało 2 035 000 zł na rozbudowę wraz z adaptacją, zakupem i montażem wyposażenia żłobka przy przedszkolu numer 3.
Teraz właśnie chciałbym to rozwiązać wątpliwości, bo już te głosy się pojawiły wcześniej. Komisja 6 marca, Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych 6 marca była taką wizytą w przedszkolu z dziedzinami. Rozmawialiśmy na ten temat. Zapewniono nas, że nic takiego nie będzie się działo, że nie będzie rozbudowy żłobka, że nie będzie zmiany tam w przedszkolu, przenoszenia oddziałów przedszkolnych. A tu mamy, że miasto tą kwotę już pozyskało. Właśnie też chciałbym te wątpliwości rozwiać. Potem jeszcze zadam, może poproszę o odpowiedź, a potem jeszcze zadam jeszcze inne pytania. Tak. Panie radny, może drugie pytanie. Od razu może być jedno z drugim powiązane. Pan burmistrz zapamięta na pewno oba pytania i żebyśmy już nie wracali, bo następnie czekają. Też chciałem zapytać, na jakim etapie są prace związane z czynnościami przy planie zagospodarowania przestrzennego miasta, tak zwane to roboczo Nowa Piłsudskiego. Na jakim etapie są te prace? Kiedy ten plan może być przedłożony Radzie do wglądu i potem do opiniowania? Drugie pytanie. Trzecie pytanie. Sprzedano ulicę, nie ulicę, przepraszam, działkę przy ulicy Dołowej. 50 arów, pół hektara. Za jaką kwotę ta działka została sprzedana? Bo już jest przetarg rozstrzygnięty. I jeszcze chciałem zapytać taką rzecz, jak kto teraz, bo było wspomniane o powołaniu nowego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Kto teraz jest został kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego? I był taki zapis, analiza zagrożeń wodnych dla osób korzystających z zbiorników wodnych. Chodziło to w samym początku, no, może znajdę ten punkt. O co to chodzi właśnie tym? Opracowanie analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszary wody na terenie miasta Sokołów Podlaski. Taki był zapis na początku. No, w punkcie 8 zatrudnienie na stanowisku kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta w Sokołach Podlaskim. To właśnie do tych 5 pytań. Jeżeli będzie potrzeba, to powtórzę. Proszę, panie burmistrzu. Pierwsze dotyczyło programu Maluch Plus. Tak, Maluch Plus. Pozyskaliśmy środki, no ale na razie w tym temacie niewiele się zadziało, ponieważ musimy podpisać umowę na wykonawstwo, a tej umowy jeszcze nie mamy. Także czekamy na podpisanie umowy. Czy te pieniądze są w promesie, tak? No to nie jest promesa, to jest można powiedzieć zapewnienie finansowania. Natomiast jeszcze umowy nie mamy. Trudno mówić o wykonywaniu, jeżeli nie ma umowy. Będzie umowa, będzie realizacja. No i realizacja wiąże się z ogłoszeniem przetargu i dalszymi czynnościami. Natomiast w tej chwili jeszcze nie ma umowy, no to trudno mówić o wykonawstwie. Zapytał się pan o cenę sprzedaży działki na ulicy Dołowej. 810 tysięcy złotych. Kolejna rzecz, Piłsudskiego, plan zagospodarowania przestrzennego. To może pani naczelnik Wydziału Rozwoju, pani Ola Makowska odpowie. To już projektanci szykują teraz nam dwie koncepcje. Ostatnio właśnie dzwonił projektant, który zajmuje się tą taką częścią drogową i poprosił po prostu, żebyśmy przekazali mu jakieś materiały na temat tego ronda i przekroju w ulicy, bo chcą zrobić układ komunikacyjny, także dzisiaj pewnie mu to przekażemy, także już tam prace zaawansowane są i wtedy nam przedstawię. To jest niezależne działanie od tego, że nie ma jeszcze ronda. To jest jak gdyby dwie różne sprawy. Tak, ale chodzi o to, że oni muszą tę sytuację wyrysować. Bo brak ronda nie ma wpływu na ten plan. Proszę? Brak ronda jeszcze przy ulicy. Nie ma, ale on potrzebuje natężenia ruchu, jest drogowcem. No ja po prostu udzielam materiałów tych, które potrzebują projektanci i staramy się im na bieżąco te materiały dostarczać. Jeżeli prosi przekrój podłużny czy poprzeczny ulicy, to z czymś to się wiąże. Podejrzewam, że projektują jakieś drogi lokalne i chcą sprawdzić, czy rzędne i tak dalej. No bo to jest plan miejscowy, więc jest bardziej szczegółowy. Dzisiaj akurat przyjdzie pan Daniel i będziemy przesyłać już te dokumenty. Także cały czas są prace prowadzone. No to nie zrobi się tak od ręki. No oni muszą przestudiować wszystko i będą dwie koncepcje zrobione. Także myślimy, na razie wszystko zgodnie z harmonogramem prac jest.
Kolejne pytanie i kolejna odpowiedź. Analiza zagrożenia dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących zbiorniki wodne na terenie miasta Sokołów Podlaski. No taka analiza musi być raz na jakiś czas zrobiona. Nie pamiętam, jaki tam jest czasookres ważności tej analizy, ale skończył się czas ważności tej analizy i trzeba ją po prostu zaktualizować i to zostało zrobione. No nie mamy tych zbiorników wodnych za wiele, ale te, które mamy, czyli staw Mazura, staw w parku imienia Ogińskiego też no, jest zbiornikiem wodnym i musimy taką analizę przeprowadzać. No, tutaj szczególnego zagrożenia nie ma, ale analiza musi powstać. Dziękuję bardzo. Pan radny Plichta, proszę. Panie burmistrzu, niedawno pan przeczytał sprawozdanie i tutaj w punkcie zamówienia poniżej 130 tysięcy, punkt czwarty, cięcia pielęgnacyjne wygrał pan Łojek z Węgrowa. Czy te cięcia będą na terenie miasta w różnych kategoriach? Chodzi mi tutaj o ulicę Bosko od świateł na Piłsudskiego do ronda, tutaj przy Biedronce. Bo tam są dwa przejścia dla pieszych, no i te drzewa już widać teraz, jeszcze liści nie mają, skutecznie zasłaniają lampy, które mają oświetlić przejście dla pieszych przy ulicy Andersa. Dziękuję. Miasto realizuje wycinkę drzew przy swoich ulicach, tych, których no, jest zarządcą. Czyli tam, gdzie jest droga miejska, tam jest realizowana wycinka, pielęgnacja drzew. Dziękuję. Szkoda, że pana starosty nie ma, bo te pytania właśnie już teraz wiem, że to jest do powiatu. Zawsze możemy, proszę państwa, udać się na sesję Rady Powiatu i w tym punkcie, który dzisiaj realizujemy, czy wcześniejszym, tam jest też taki punkt zapytania mieszkańców, więc tutaj proponowałbym z takimi pytaniami szczegółowymi właśnie do starostwa się udać i później się ewentualnie na sesji Rady Miejskiej podzielić z nami informacją na ten temat. Kolejny się zgłasza pan radny Kalicki. Przy ulicy Kolejowej prywatna działka. Od lat absolutnie zaśmiecona, a strach na to patrzeć. Czy my mamy jakiś wpływ na tego właściciela? Nie wiem, poprosić, nakazać, zasugerować lub też jakieś służby wysłać i to po prostu sprzątać. To jest takie miejsce, gdzie idąc do biblioteki, musimy koło tego przechodzić. Teraz był postawiony krzyż, gdzie będą ludzie przychodzić, będą jakieś uroczystości. Ten problem ginie tylko na moment porośnięcia tych śmieci pokrzywą, kiedyś jak śniegu napadało. Teraz śnieg nie pada, więc praktycznie 2/3 roku świeci to w oczy stertość brudów. Dziękuję. A bliżej jakaś taka wskazówka co do lokalizacji, która to jest działka? To jest tuż przy uliczce, gdzie się skręca do biblioteki. Jak się z Lipowej, ze Skłodowskiej wychodzi, to tak na wprost na tą posesję. Tam są jakieś takie stare kolejowe budynki, jeszcze coś takiego. I z tyłu tych budynków między ulicą, między tymi budynkami, a ulicą Kolejową jest taki straszny bałagan od zawsze praktycznie. No to jest zamieszkałe? No tak, tam za tymi budynkami jest taki dom drewniany, tam chyba mieszka kilka rodzin, to jakaś wspólnota, coś takiego. No. Naczelniku, czy wzywaliśmy w tym zakresie mieszkańców, właścicieli tej nieruchomości? To pan naczelnik coś tutaj powie szerzej na ten temat. No, temat jest dosyć znany, tam regularnie upomnienia im wysyłamy, natomiast tam są nieuregulowane sprawy spadkowe i tak w zasadzie trudno ustalić właścicieli, znaczy właścicieli jest tak dużo, współwłaścicieli, że nikt się nie poczuwa specjalnie do wypełnienia tego obowiązku i dlatego ta sytuacja tak trwa. No, nie ma takich, powiedzmy, jednoznacznych przepisów, które by definiowały porządek na działce. No, to jest taka troszkę niedoregulowana sprawa, bo co jednego razi jak gdyby jednoznacznie określa jako bałagan, to drugi wzrusza ramionami, mówi, że dla niego to jest dobrze i tutaj trudno jest to wyegzekwować. To trudny temat jest tych porządków na działce.
regularnie ich tam próbujemy mobilizować do tego uprzątnięcia, ale jest to ciężko w tym przypadku akurat wyegzekwować. No tak, ale tylko dlatego, że ciężko, no nie możemy całe życie tkwić w tych torbach i śmieciach. Ale jakoś trzeba to rozwiązać. Poza tym no takie panie mówienie, radny, że jest kilka osób tam, wspólnota, trudno się dogadać. No gdybyśmy tak do tego podchodzili, to każda wspólnota blokowa czy spółdzielcza no też by mogli powiedzieć, że a co, my się tutaj nie dogadamy, nie ma sposobu na sprzątnięcie. A jednak jak to sobie z tym radzę? Panie radny, to nie do końca jest tak. W przypadku wspólnot takich faktycznych, które funkcjonują, mają jakieś władze, mają jakieś uregulowane formy. Natomiast w tym przypadku większość tych współwłaścicieli w ogóle nie ma związku żadnego z tym, z tą działką, mieszkają gdzieś w świecie. I jeżeli pan radny jako doświadczony administrator nieruchomości zna jakąś metodę, to chętnie skorzystamy z podpowiedzi i skoro pan radny widzi takie możliwości, to bardzo bym prosił o podzielenie się tą. Znam. To zapraszam. Raz w roku wysłać służby miejskie i sprzątnąć. Na cudzą działkę, panie radny, co pan opowiada? Nikt nie zrobi uwagi najmniejszej. Słucham? Nikt najmniejszej uwagi nie zrobi. Tego nie wiem, natomiast my nie możemy na cudzej własności operować. Możemy też to potraktować jako przydrożny pas. To nie można. Ważne, tak że będzie traktować, bo jeżeli jest własność, to jest własność i nie można traktować ją jako coś innego. Ja pan radny Rybak. Panie burmistrzu, chciałem prosić o tak jakby do wyjaśnienia. Najpierw, a później doprecyzowanie tu pewnych zagadnień, które mnie tutaj nurtują. W pozycji zamówienia powyżej 130 tysięcy złotych. Pierwsze bym chciał takie wyjaśnienie, postępowanie w trybie podstawowym, bo tak no nie chciałbym to źle zrozumieć. Prosiłbym, co to w praktyce oznacza, jakie to jest postępowanie, bo dotyczy tutaj modernizacji budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. No i tu jest, że pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu no, przekraczającej cenowo oferty do naszych możliwości. I drugie jest punkcik, że z 27 ponowione, to pewnie to jakby drugi przetarg w związku z tym, że pierwszy nie wypalił, no to chyba to tak jest, że 27 znów będziemy no, jakby otwierali ofertę na tą robotę, tą pracę. I jeszcze takie pytanie, czy to nasza cena, to chodzi o to, że ten 1 000 000 złotych mieliśmy tam, że tak powiem, do uzyskania, czy mamy jakąś inną jeszcze pieniążkę, a jaka suma była tej oferty, która została unieważniona w przetargu. To jest to. I jeszcze takie jedno pytanie dotyczące no, tego przedłużenia ulicy Piłsudskiego i ronda. No rondo to już myślę, że no chociaż nie uzyskaliśmy jakiejś konkretnej odpowiedzi, nie wiem z jakiego powodu pana starosty, ale jeszcze chodzi mi o co innego. Przedłużenie, jak tu napisane jest, to opracowanie dokumentacji do przetargu, czy przetargu na przedłużenie Piłsudskiego od ronda do ulicy Romanowskiego. Czy to będzie jakieś oddzielne zadanko i też na to będziemy starali się o oddzielne pozwolenie na budowę? Lepiej tego nie przerabiać. Szanowni Państwo, odpowiadając na pytanie pierwsze, zamówienie podstawowe, czy w trybie podstawowym, to jest zamówienie wynikające z prawa zamówień publicznych. Natomiast i to tutaj można powiedzieć taką granicą, która stanowi, że to jest albo wynikająca z trybu podstawowego, czyli wynikająca z prawa zamówień publicznych, to jest kwota 130 tysięcy złotych. Poniżej to jest kwota, poniżej to jest poza ustawą prawo zamówień publicznych. No i tutaj już ten przetarg wchodził w tryb podstawowy powyżej kwoty 130 tysięcy złotych. Pierwszy przetarg został unieważniony z takiego powodu, że kwota najkorzystniejszej, czy cena najkorzystniejszej oferty przekraczała
kwotę, jaką zamawiający, czyli miasto, miało przeznaczone na sfinansowanie tego zadania. No i został ogłoszony drugi przetarg. Postępowanie jest w toku. Odpowiadając na drugie pytanie, no to trudno powiedzieć, no skoro nam pan wicestarosta nie był w stanie odpowiedzieć, jakie dokumenty są brakujące, no to widzicie państwo, jak wygląda proces wydawania tej decyzji pod tytułem zezwolenie na prowadzenie inwestycji drogowej. Po raz trzeci. Tak. Ale ten odcinek od Ronda do Romanowskiego to będzie... To jest w ramach jednego zadania. To rondo ma połączyć ulicę Romanowskiego i wylot przedłużenia ulicy Piłsudskiego. I to pozwolenie, na które oczekujemy, będzie obejmowało. No już ten czekamy odcinek. Pół roku. Ale i ten odcinek do Romanowskiego. Za każdym razem starostwo nie może się zdecydować, o co nas jeszcze prosi. Rozumiem, ale panie burmistrzu, to pozwolenie, na które czekamy, będzie obejmowało także pracę do Romanowskiego, tak? Tak, tak, tak. To w ramach jednego zadania. Dziękuję. Ja jeszcze bym chciał dopytać o tą sumę. Ile przeznaczaliśmy, a jaka suma była żądana przez wykonawcę? Szczegółowo nie powiem, ale coś około miliona złotych. Taki rząd wielkości. Nie chcę tutaj rzucać jakimiś wielkościami, ponieważ trzeba by było zapytać się. Rozumiem. O szczegóły pracowników. W każdym razie przekraczała nasze możliwości, pierwsza oferta w pierwszym przetargu. Wiadomo, jak to w przetargu. Jeżeli kwota najkorzystniejszej oferty cenowej przekracza możliwości finansowe, czy kwotę przeznaczoną na realizację umowy, no to się ogłasza drugi przetarg. Dziękuję. Pan radny Lipiński raz jeszcze. Panie burmistrzu, chciałem jeszcze tak zapytać i zwrócić uwagę na dwie sprawy. Właśnie ulica Lipowa. Na ulicy Lipowej powstała ścieżka pieszo-rowerowa, trakt rowerowy. To wszystko jest pięknie, ale ulicę Lipową przecinają tory kolejowe. I na tym właśnie odcinku na szerokości torów kolejowych, przed torami kolejowymi kończy się ścieżka pieszo-rowerowa z jednej strony i z drugiej strony. I teraz właśnie moje pytanie. Którędy bezpiecznie mają tam przychodzić osoby piesze i osoby przejeżdżające rowerami? No bo ta ścieżka się urywa, potem jest torowisko i za torami znów ta ścieżka się zaczyna po obu stronach. Ani przejścia dla pieszych, ani jakiegoś oznakowania. Czy to jest teren PKP i to jest państwo w państwie, że tam nie może jakoś chociażby, a jeszcze przed przejściem, przed torami, tutaj jadąc od nas, od miasta ulicą Lipową, jest taki postawiony płot, jak gdyby, który jest przy samej skraju ulicy, więc tam, którędy pieści mają się przemieszczać. Jak to ma się odbywać? To jedna rzecz, a druga jeszcze, żeby... Chwileczkę, panie radny, nie... panie radny. Przypominam, że rozmawiamy teraz na temat informacji burmistrza, która była przekazana o działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Nie przypominam sobie, żeby tutaj to było w tym punkcie. Mamy kolejny punkt. Aha, czy to drugi raz to pytanie zadawać potem? To proszę drugi raz to pytanie zadawać, ponieważ musimy zamknąć ten punkt. Rozumiem, i będzie na to jeszcze czas. Może ja odpowiem już na to pytanie zadane odnośnie no proszę bardzo. Tego przejścia przez tory. To jest oczywiście teren PKP. Ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe były realizowane na ulicy Lipowej w ramach takiego zadania regionalne inwestycje terytorialne. No i niestety pomimo tego, że było to zgłaszane do PKP wniosek o przebudowę tego torowiska, no nie zostało zrealizowane, ale jest już światełko w tunelu, ponieważ w ramach rewitalizacji linii kolejowej będzie przebudowany ten przejazd kolejowy z uwzględnieniem przejścia dla pieszych i czy ciągu pieszo-rowerowego. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu. W tym tygodniu ma być kolejne spotkanie, w przyszłym tygodniu, w poniedziałek ma być kolejne spotkanie. Już po pierwszym spotkaniu, mamy nadzieję, że uwzględnione zostaną nasze wszystkie wnioski w zakresie rewitalizacji linii kolejowej, umiejscowienia przystanków kolejowych i właśnie tych przebudów przejazdów kolejowych. Zobaczymy, co wyniknie z tego spotkania. Dziękuję bardzo. No tak, jeszcze wracając do pana pytania radnego. Tak, kolej jest państwem w państwie, proszę państwa. To można tak traktować dosłownie. Więc
Podobnie jak teren prywatny jest rzeczą świętą, więc teren kolei jest też rzeczą świętą. I gdybyśmy coś chcieli zrobić dobrego dla mieszkańców bez zgody właściciela tejże kolei, moglibyśmy się na poważne nieprzyjemności narazić. Ale tutaj rzeczywiście, bo pan burmistrz wspominał o tej inwestycji, która się nazywała RIT i która obejmowała budowę ulicy Kolejowej. Projektanci złożyli taki wniosek, żeby tam zrobić to przejście dla pieszych i ścieżkę rowerową, ale kolej takie warunki wydała zabudowy, że po prostu nie było nikogo na to stać, już w sensie finansowym. Ale to światełko w tunelu już jest i to jest w zasadzie pewnik, bo jak będzie oddana linia kolejowa do użytku, czyli pociąg z Sokółowa do Warszawy, to w tym projekcie jest właśnie, dopytywaliśmy o to na spotkaniu, jest przejście dla pieszych cywilizowane już i ścieżka rowerowa również. Także to, z czego się możemy cieszyć, że kiedyś to będzie, ale to będzie dopiero, jakbyśmy się mieli mniej cieszyć, w 2028 roku, bo wtedy jest planowane oddanie tej inwestycji kolejowej do użytku. Póki co no, musimy na tym przejściu uważać, bo tam rzeczywiście jest niebezpiecznie, no ale póki co nie możemy nic z tym zrobić na dzień dzisiejszy. Dziękuję Państwu za wyczerpanie punktu czwartego. Realizować będziemy punkt piąty. To jest informacja komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokole Podlaskim dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Sokole Podlaskim w roku 2023. Pan komendant Grzegorz Kuc, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni zgromadzeni na sali i przed wyświetlaczami. Z uwagi na fakt, a raczej na charakter organizacji, którą reprezentuję, informacje, które będą przekazane... Panie komendancie, może tam będzie łatwiej Panu spojrzeć bez odwracania się, tam jest też... Informacje, które będą przekazywane, będą opierały się o dane powiatowe. Działania ratownicze prowadzone przez jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim wspierane są przez 87 jednostek ochotniczych straży pożarnych, z czego 71 jednostek ochotniczych straży pożarnych jest jednostkami kategorii typu S lub M, posiadających samochody pożarnicze. Wśród jednostek ochotniczych jest 18 jednostek zakwalifikowanych do, przynależnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, charakteryzujących się wysoką sprawnością, organizacją, usprzętowieniem. Jedna z jednostek na własny wniosek wyszła z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, natomiast złożony został wniosek, aby jedną jednostkę, to są jednostki z gminy Kosów Lacki, została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozostałe 16 jednostek ochotniczych straży pożarnych, przepraszam, bo tam wcześniej to powiedziałem, to są jednostki typu M, czyli nieposiadające pojazdów, posiadające motopompy. Na terenie miasta funkcjonuje dwie jednostki, z czego Ochotnicza Straż Pożarna Cukrownia jest jednostką przynależną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Tutaj możecie Państwo zobaczyć liczbę zdarzeń w powiecie, rozbiciu na podział administracyjny oraz rozbiciu na pożary, miejscowe zagrożenia oraz alarmy fałszywe. W całym powiecie sokołowskim ubiegły rok był rokiem spokojniejszym od roku 2022.
co świadczy o tym właśnie ogólna liczba zdarzeń. Natomiast i bieżący rok również jest rokiem statystycznie na chwilę obecną spokojniejszym od roku 2023. Mam nadzieję, że ta frekwencja się utrzyma. Miasto Sokołów Podlaski zaraz po Kosowie Lackim jest miastem najbardziej obciążonym, jeżeli chodzi o zdarzenia. Tutaj widnieje to on na pierwszym miejscu, z tym, że na następnym slajdzie zobaczycie Państwo, z czego wynika liczba zdarzeń dla miasta Sokołów Podlaski. Osób poszkodowanych w 2023 roku mieliśmy 14 ofiar śmiertelnych oraz 82 osoby ranne. W wyniku pożarów nikt nie poniósł śmierci, natomiast 4 osoby zostały ranne. W 2022 roku były to 2 ofiary śmiertelne oraz 2 osoby ranne. Podczas miejscowych zagrożeń śmierć poniosło 14 osób, 78 osób rannych. W 2022 roku było to 8 osób śmiertelnych oraz 64 osoby ranne. Na terenie miasta było to 30 rannych oraz 1 osoba śmiertelna. Większość rannych są to ranni w komunikacji. Natomiast jest część osób zakwalifikowanych do tej statystyki. To są osoby, które w wyniku działań, czy to pomoc PRM, czy to pomoc policji w otwarciu mieszkania, udzielaniu pomocy. Charakterystyczne zdarzenia w 2023 roku, jakie miały miejsce, to było zdarzenie rozlanej substancji niebezpiecznej w Dolnym Polu. Następnie również beczki z nieznaną substancją w Suchodole Włościańskim. Duży pożar ścierniska w Ceranowie. No i tutaj mamy na sam koniec 8 listopada bardzo duży pożar na terenie zakładów mięsnych Sokołów S.A., w którym poszkodowanych zostało 2 osoby. I tutaj jest ta tabela, o której mówiłem wcześniej, czyli z udziałem OSP Cukrownia i mamy tutaj PZR, czyli przekazanie na zabezpieczenie rejonu podczas zdarzeń. Tutaj chciałbym podkreślić, jak wysoką, ważną rolę pełni Ochotnicza Straż Pożarna Cukrownia dla naszej Państwowej Straży Pożarnej, gdyż stan zmiany strażaków ratowników wynosi 8. W godzinach od 7.30 do 15.30 jest on wzmacniany przez osoby będące na miejscu pracy, czyli osoby pracujące w biurze, posiadające kwalifikacje do działań ratowniczych. Natomiast dodatkowo są to jeszcze 2 osoby na dyżurach domowych w ramach jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz osoba na dyżurze domowym w ramach stanowiska kierowania komendanta powiatowego. Jest to mała liczba osób. Jeżeli weźmiemy pod uwagę działania przy dużych zdarzeniach. W związku z powyższym prężnie działająca OSP Cukrownia, tak jak widzimy tutaj, 23 razy była w roku 2023 stawiana w stan gotowości i wchodziła w zabezpieczenie miasta na czas naszej nieobecności, w cudzysłowie, że tak to powiem. W 2023 roku w
Komendzie Powiatowej przeprowadzonych zostało 17 szkoleń różnego rodzaju, w których wzięło udział 321 uczestników. Były to szkolenia podstawowe w liczbie 3, przeszkolonych 114, 4 z terenu miasta Sokołów Podlaski. Szkolenie kierowców konserwatorów, 38 słuchaczy, 2 z terenu miasta. Szkolenie dowódców OSP. Tutaj nie było uczestników z terenu miasta, ale szkolenie w zakresie działania z lotniczym pogotowiem ratunkowym, 45 osób, 4 z terenu miasta. Szkolenie z zakresu komory dymowej realizowane na bazie Komendy Miejskiej w Ostrołęce. W tym szkoleniu wzięło udział 6 ratowników z terenu miasta, z jednostek terenu miasta. Kwalifikowana pierwsza pomoc, recertyfikacja, to jest właśnie egzamin, do którego Komenda Powiatowa też prowadzi szkolenia przygotowujące. 2 ratowników, 2 szkolenia w ramach BHP, 2 osoby z ratowników terenu miasta. Gotowość operacyjna jednostek KSRG. Zrealizowano 19 inspekcji gotowości operacyjnej. Kontrole gotowości operacyjnej są nieodzownym elementem. Każda jednostka musi co najmniej raz w roku być poddana takiej kontroli przez naszą organizację. Jednostka OSP Cukrownia uzyskała cenę niedostateczną z powodu braku obsady do wyjazdu. Natomiast ocena ta została poprawiona na kolejnej inspekcji. Od 2021 roku, kiedy weszła w życie ustawa o Ochotniczej Straży Pożarnej, funkcjonuje coś takiego jak świadczenie ratownicze. I od 2022 roku wpłynęło do naszej komendy 835 wniosków. Liczba ta stale się zmienia, gdyż cały czas napływają nowe. Myślę, że jest to bardzo ważne i istotne, że ustawa powstała, że ratownicy mają swoje prawa, ale i obowiązki. Jest to określone. No i że mają to świadczenie ratownicze, na które mogą liczyć po osiągnięciu wieku. Tutaj mamy statystykę wypadków 2019-2023. No niestety nasi ratownicy Państwowej Straży Pożarnej, ale również ochotnicy ulegają takowym wypadkom. No może ta nasza statystyka, jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, wygląda mniej korzystnie, natomiast tutaj są ratownicy, którzy pracują 24 godziny na dobę i z uwagi na ten fakt, że proporcjonalnie czas jest o wiele większy udziału tych ratowników w czynnościach. Przeprowadzone zostały zawody sportowo-pożarnicze w 2023 roku. W dniu 10 września odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn pożarniczych według regulaminu CTIF. W zawodach udział wzięły drużyny z następujących jednostek: Szkopy, Suchodu, Wojewódzki Dolne, Nieciecz, Cukrownia, Sokołów Podlaski oraz Jabłonna Lacka. 3 września odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP. Rozegrane zostały według regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych OSP z 2011 roku. Do sportowej rywalizacji przystąpiło 10 męskich i 9 kobiecych drużyn najlepszych z terenu powiatu sokołowskiego. W dniu 16 lipca na stadionie sportowym przy ulicy Okrężnej odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Sokołów Podlaski i Bielany, miasta Sokołów Podlaski. W zawodach wzięło udział 18
zespołów. Liczba strażaków PSP uczestniczących w działaniach ratowniczych 2506 oraz 830 pojazdów przy wszystkich zdarzeniach. W 2023 roku przeprowadzono 4 rozpoznania zagrożeń na każdej zmianie służbowej na obiektach. Były to obiekty lotniczego pogotowia ratunkowego, to było rozpoznanie przekładane, gdyż nie odbyło się z powodu pandemii w latach poprzednich. Rozpoznanie na terenie zakładów mięsnych Sokołów S.A., rozpoznanie zakładu Pakdrew na ulicy Ząbkowskiej oraz rozpoznanie zakładu Gazumet na ulicy Tartacznej. No i tutaj to było takie rozpoznanie zorganizowane u sąsiada, ale braliśmy pod uwagę obiekt, w którym jest nagromadzone bardzo dużo materiału palnego. Myślę, że jest to gorący, palący problem, zarówno nasz, jak i wasz, mieszkańców. Mam nadzieję, że uda się go uprzątnąć, uporządkować i nie dojdzie do pożaru w tym miejscu. Chodzi o to składowisko odpadów, które miało być poddane recyklingowi. Tak jest, vis-a-vis również gazometu. Na rok bieżący zaplanowane jest rozpoznanie logistyki Sokołów oraz zakładów mięsnych Sokołów S.A., zespołu szkół salezjańskich oraz rozpoznanie dla kadry dowódczej wybranego kompleksu leśnego. Będzie to prawdopodobnie kompleks leśny Maliszewa. W ramach działań prewencji społecznej w roku 2023 przeprowadzono 44 spotkania z mieszkańcami powiatu sokołowskiego. W spotkaniach wzięło udział 5231 dzieci i 2784 osoby dorosłe. Były to spotkania w ramach kampanii ogólnopolskiej Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa, bezpieczne ferie, bezpieczny wypoczynek nad wodą, stop pożarom traw. Podczas spotkań omówiono bieżące zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na terenie miasta, powiatu. I w tej statystyce, w tych liczbach właśnie ma bezpośrednio udział również uczestnictwo w praktycznych sprawdzeniach organizacji i warunków ewakuacji, które miało miejsce w 23 obiektach z terenu powiatu sokołowskiego, w tym w 20 z terenu miasta Sokołów Podlaski. W ewakuacjach uczestniczyło łącznie 4674 osoby. Nie, dziękuję bardzo. Zadania kontrolno-rozpoznawcze, które były przeprowadzone w ubiegłym roku, było ich 68. 44 były to czynności związane z wydaniem stanowiska w sprawie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i przepisami. 18 kontroli podstawowych, tu wróci jeszcze, na terenie miasta 17 kontroli, 18 kontroli podstawowych, na terenie miasta 8 kontroli, 4 kontrole sprawdzające wykonanie obowiązków nałożonych decyzją administracyjną, na terenie miasta jedna taka kontrola i 4 związane z wydaniem pozwolenia na gromadzenie, przetwarzanie, magazynowanie odpadów, na terenie miasta 2 takie kontrole. Skontrolowano łącznie 105 obiektów, stwierdzono 93 nieprawidłowości. W wyniku pożarów sadzy w przewodach kominowych ze względu na możliwość pojawienia się tlenku węgla w pomieszczeniach mieszkalnych skierowano 11 wystąpień do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Zazwyczaj ma to miejsce wtedy, jeżeli dochodzi do uszkodzenia przewodu kominowego.
Ale jeżeli pożar jest rozwinięty i czas jego jest wydłużony, to zazwyczaj ma to miejsce. Logistyka. Na wyposażenie jednostek z terenu powiatu sokołowskiego wprowadzono do podziału 4 samochody ratowniczo-gaśnicze. Był to nowy samochód GBA 2x24, nowy samochód lekki, operacyjny Toyota RAV4 oraz na wyposażenie OSP Sawice GBA 3x25. Samochody używane. Do naszej jednostki udało się pozyskać ciężki, gaśniczy samochód z JRG Błonie. On zastąpił cysternę, którą przekazaliśmy uprzednio na potrzeby Ukrainy. OSP Kiełpiniec, tam został przekazany nasz samochód GBA 2,5x20 Starman. Bardzo się cieszę z tego powodu, że ten pojazd został na terenie naszego powiatu. Myślę, że z uwagi na swoje właściwości jezdne bardzo dobrze będzie sprawował swoją funkcję właśnie na tych terenach nadburznych. Na chwilę obecną zapadła decyzja, że będzie w miejscowości OSP Kiełpiniec rozbudowywana strażnica w celu właśnie stworzenia właściwych warunków przetrzymywania tego pojazdu. OSP Liszki GBA 2,5x16 Star 200 z OSP Sawice i OSP Pogorzel GBA 3x16 Renault. Do jednostek OSP trafiło, również do naszej jednostki ratowniczo-gaśniczej trafiło również dużo różnego rodzaju sprzętu mniejszego. Z większych to były kłady do OSP Wyrozęby i OSP Cukrownia oraz przewoźny agregat prądotwórczy o mocy 135 kW do OSP Cukrownia. I tutaj również uważam, że jest to dobry zakup. Mam nadzieję, że nie będzie nigdy potrzebny, ale jest to solidny sprzęt, który może naprawdę wspomóc miasto w potrzebie. No i oczywiście agregat pompowy o wydajności 4500 litrów na minutę w OSP Sawice. To jest również poważne urządzenie. Dotacje dla OSP, które zostały przekazane za naszym pośrednictwem. OSP Cukrownia otrzymała dotację w wysokości 20 444 zł na zakup agregatu prądotwórczego o minimalnej mocy 100 kW, a jednostka Sokołów Podlaski, Ochotnicza Straż Pożarna Sokołów Podlaski, będąca jednostką pozasystemową, uzyskała dofinansowanie z MSWiA w wysokości 46 800 zł na organizację obozu młodzieżowej drużyny pożarniczej. Zadania priorytetowe na rok 2024. No tutaj mam nadzieję, by było pięknie, gdyby się ziściły. Natomiast pozyskanie nowego pojazdu typu SRW dla grupy specjalistycznej będącej częścią jednostki ratowniczo-gaśniczej przy naszej komendzie działającej. Ciężki samochód gaśniczy, który miałby zastąpić samochód pozyskany oraz pojazdy lekkie, które przekraczają normy czasu eksploatacji. Tak jak wspomniałem, jednostka OSP Ryteleświęckie z terenu gminy Kosów Lacki. Trzymam kciuki za to, że uda się ją włączyć. Jest to jednostka, która ma potencjał, ale przede wszystkim jest to jednostka bardzo mocno oddalona od naszej komendy, gdyż czas dojazdu w sprzyjających warunkach wynosi około 42-5 minut. Także jest to bardzo istotną rzeczą, aby
na tych terenach, rubieżach naszego powiatu funkcjonowała prężnie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która będzie miała za zadanie w krótkim czasie dotrzeć na miejsce zdarzenia i podjąć czynności przed przybyciem sił i środków zewnętrznych. No tutaj jest jeszcze zadanie dołączenia przekaźnika do systemu łączności bezprzewodowej w okolicach gminy Sabnie oraz dokonanie przeglądu technicznego obecnych. Kontynuacja szkolenia dla strażaków ratowników OSP, konserwatorów, kierowców, dowódców, naczelników oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję panie komendancie. Proszę jeszcze zostać przez chwilę, bo tutaj na pewno radni będą mieli jeszcze pytania odnośnie pana informacji dosyć wyczerpującej. Dowiedzieliśmy się dużo o powiecie. No też ciekawa rzecz. Dobrze, do dyskusji pierwszy się pan radny Jackowski zgłosił. Proszę uprzejmie. Panie komendancie, skądinąd wiemy, że finansowanie państwa jednostki zależy od ilości zdarzeń, do których wyjeżdżacie. Czy ta zdarzeń, jest to przykre, była wystarczająco dużo, aby finansować państwa, znaczy, aby odpowiednie nakłady zostały przekazane na państwa jednostkę? No i drugie pytanie jeszcze, czy kwalifikowana pierwsza pomoc również dotyczy strażaków ochotników? Oczywiście jak najbardziej kwalifikowana pierwsza pomoc dotyczy strażaków ochotników. Szczególnie jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Tu jest obowiązek, aby takie osoby znajdowały się w ramach członków. Natomiast jeżeli chodzi o ilość zdarzeń i pozyskiwania dofinansowań z tego tytułu, to nie wiem, czy pan skierował to do Państwowej Straży Pożarnej, czy do Ochotniczej Straży Pożarnej? Bo do Ochotniczej. Do Państwowej. Do Państwowej Straży Pożarnej nie słyszałem o czymś takim, żeby było to brane pod uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o Ochotnicze Straże Pożarne, to będzie brane pod uwagę liczba udziałów oraz liczba członków aktywnych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. I tutaj w kontekście zakupu nowych samochodów, pozyskiwania dofinansowań do zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Także finansowanie tutaj chyba od ilości zdarzeń to by było takie trochę niedobre kryterium, bo może by się znalazło tutaj, co się już znajdują w niektórych miejscach. Takich osób by się kilka może znalazło, co by chcieli pomóc w finansowaniu Straży Pożarnej. Także dobrze, pan radny Lipiński, proszę. Panie komendancie, takie mam dwa pytania. No, niewątpliwie Straż Pożarna ze wszystkich służb może na równi z pogotowiem ratunkowym cieszy się bardzo dużym takim uznaniem społecznym i taką dużą wdzięcznością ze strony mieszkańców, zarówno i Straż Państwowa, jak i Straż Ochotnicza. Bo ci druhowie to, tak jak sama nazwa wskazuje, robią to z potrzeby serca. Chciałem zapytać takie dwie sprawy. Czy te spotkania z młodzieżą, pogadanki, jakieś takie uświadamianie ludzi i młodzieży i osób dorosłych skutkuje tym, że więcej osób zakłada czujki czadu, tego cichego, przeciwko cichemu zabójcy, jakim jest czad? Czy ta świadomość społeczna jest większa, że jest taka potrzeba, że to jest czujka za 100 czy 150 zł może ratować ludzkie życie? Druga rzecz, czy świadomość społeczna przeciwko wypalaniu traw jest większa i odczuwa się, że ludzie są tego świadomi, że jest tu duże zagrożenie? To taka pierwsza sprawa, jeszcze potem drugą zapytam. Może od razu drugą. Wspomniał pan w swoim raporcie o alarmach fałszywych. W Sokołowie 10 tych alarmów fałszywych, w Kosowie 7, ogólnie było 32 alarmy fałszywe. Czy to są powodowane gdzieś przypadkowym zadymieniem, chociażby przy jakichś pracach, że czujka przeciwpożarowa wykrywa zadymienie i straż przyjeżdża, czy po prostu jakieś głupie żarty, że ktoś dzwonił sobie, że coś się dzieje i straż wtedy musi interweniować? Te dwie rzeczy. Więc jeżeli chodzi o prewencję społeczną, to od lat
W komendzie naszej funkcjonuje coś takiego jak pogadanki z dziećmi. Od lat funkcjonuje obecność podczas ewakuacji z obiektów, które mają miejsce, o których komenda jest powiadamiana. Funkcjonuje również, funkcjonują sale edukacyjne Ognik, do których zapraszamy stale dzieci z terenu miasta, powiatu, dzieci w wieku klas 1-3. To, czy ma to przełożenie, ciężko mi jest ocenić. Natomiast uważam, że cykliczne wznawianie kampanii tych ogólnopolskich, społecznych jest potrzebne. Myślę, że na pewno ma sens, szczególnie właśnie, że czym jaś przesiąknie, tym Jan będzie, więc staramy się, bynajmniej ja, spotykając się z dziećmi, nie owijam w bawełnę i traktuję te spotkania 100% poważnie. Staram się jasno określać, jakie są zagrożenia. Często, ale zdarzają się dzieci na tyle wrażliwe, że rzeczywiście aż się boją wtedy. Natomiast będąc na praktykach w Szwecji, tam mi się spodobał model nauki społeczeństwa i był to model taki praktyczny. Tam dzieci przychodziły do komendy straży pożarnej i miały za zadanie ugasić podpalonego manekina z użyciem koca gaśniczego. Miały za zadanie rozwinięcie zrobić z hydrantu, użyć hydrantu wewnętrznego. Miały za zadanie odpalić gaśnicę. No natomiast nie odważę się wprowadzić takich szkoleń na terenie naszej komendy, ale no nie chcę też owijać w bawełnę i staram się mocno używać mocnych argumentów podczas szkoleń dzieci, szczególnie młodzieży, z uwagi na to, że mam nadzieję, że to dociera i że dzieci będą zwracały uwagę. Dochodziły mnie słuchy, że dzieci zwracają uwagę rodzicom na zapinanie pasów, na zmniejszanie prędkości w samochodzie, również na zastosowanie po edukacji w naszych salach edukacyjnych, na zastosowanie czy zakupienie czujki dymowej. Myślę, że zakup czujki, czy to dymowej, czy gazowej, jest ważną rzeczą. Namawiam, będąc na zebraniach z ochotniczymi strażami pożarniczymi, aby też propagowali takie informacje. Musimy to powtarzać do znudzenia i o jeden dzień dłużej, z uwagi na fakt, że występują takie zagrożenia. No, powiat nam się starzeje, niestety, wyludnia do tego. Pojawiają się zdarzenia z udziałem szczególnie osób starszych, które są zostawione same sobie, często w tych domach jeszcze drewnianych. I tam mamy do czynienia właśnie z pożarami i ofiarami śmiertelnymi. W ostatnim okresie weekend miało miejsce również z otwarciem lokalu mieszkalnego, w którym znaleziono dwie ofiary śmiertelne. Natomiast przyczyny są nieustalone. Myślę, że może mieć to związek z zaistnieniem atmosfery gazowej. Natomiast sprawę bada policja, prokuratura. Sprawa fałszywych alarmów. Większość fałszywych alarmów to są alarmy pochodzące z instalacji wykrywania, czyli tych stałych instalacji przeciwpożarowych, dozorujących. Niestety są to tylko urządzenia i potrafią być zawodne, wzbudzać się bezpodstawnie i tak też się dzieje w dużej mierze. Natomiast występują również alarmy fałszywe
tak zwanej dobrej wierze, czyli że osoba zgłasza zaniepokojona, natomiast wynika to ze złej interpretacji zdarzenia, może niewiedzy do końca tego, co się stało. No i kiedy zajeżdżają służby na miejsce, okazuje się, że po prostu był to alarm fałszywy. Większość alarmów fałszywych pochodzi z instalacji sygnalizacji pożarowej. Dziękuję bardzo. Pan radny Kalicki. Panie komendancie, tutaj od wielu lat poruszamy temat firmy Segromet. Uważamy, przynajmniej ja uważam i pewnie niektórzy radni i mieszkańcy, że ta firma jest emiterem sporych zanieczyszczeń. Czy straż, pan osobiście uczestniczą czasem w jakiejś inspekcji, w sprawdzaniu tych zagrożeń, bo wiemy, że tam jest recykling, oleje, hałda śmieci odwieczna, że tak powiem. Tutaj pan mówił o tych śmieciach, o tym składowisku nielegalnym, gdzie grozi to zapłonem, więc może czy to nie wystąpi na terenie właśnie firmy Segromet. Czy w ogóle straż uczestniczy, czy w ogóle się organizuje jakieś takie inspekcje, które by to określały? Tu chciałbym poprosić o pomoc komendanta odpowiedzialnego za kontrolę i rozpoznanie, za tą komórkę. Panie Sławku, proszę, tutaj może do mikrofonu jednak będzie. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że bodajże w 2021 roku była przeprowadzona kontrola w oparciu o przepisy ustawy o odpadach. Było wydane negatywne stanowisko. Nie dalej jak 2-3 tygodnie temu przedsiębiorca zwrócił się o ponowne przeprowadzenie kontroli w tym zakładzie, twierdząc, że wszystko jest usunięte. Co do składowanych tam materiałów, chcę powiedzieć, że musimy się opierać na przepisach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. To, że one tam są, to nie możemy powiedzieć, żeby ich przedsiębiorca się ich pozbył. Ma je przechowywać czy składować w określonych miejscach z uwzględnieniem właśnie aktualnych przepisów. O czym tutaj Państwa nie chcę zanudzać tymi przepisami, bo nie pora im miejsca. No, dziękuję. Dziękuję. Panie komendancie, chciałem zapytać o to ważne wydarzenie pożarowe z ubiegłego roku. Mianowicie o zakłady mięsne. Dwie osoby poszkodowane i duży pożar, jak to sam pan określił, no wszyscy widzieli, że duży pożar. Co było przyczyną tego, bo tam z tego, co słyszałem, długo zakład był nieczynny, przynajmniej ta część tego zakładu. Co spowodowało ten pożar? Może byśmy się krótko dowiedzieli. Czy to zostało już ustalone? Znowu pan Sławek, proszę bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o przyczyny zdarzeń, to kierujący działaniami ratowniczymi podaje w informacji zdarzenia przypuszczalną przyczynę tego zdarzenia. Jest możliwość podania takie przyczyny jak nieustalone. Natomiast co do ostatecznej przyczyny, to tutaj działają określone służby i one podejmują stosowne działania, żeby taką przyczynę ustalić. Nasza rola kończy się w momencie usunięcia zagrożenia i stwierdzenia tylko wstępnej przyczyny. W tym przypadku była to podana jako przyczyna nieustalona.
tyle mogę powiedzieć. No dziękuję, to takie trochę dla mnie niepokojące, że poważny pożar i przyczyna została nieustalona. No tutaj jakby profilaktyka powinna też zadziałać, co się stało i co zrobić, żeby nic więcej się nie stało, bo tam przecież pracuje tyle ludzi. To było na etapie tworzenia informacji ze zdarzeniu, bezpośrednio po zdarzeniu. Czyli dzisiaj to organy ścigania, policja, prokuratura ustala przyczynę? Policja, prokuratura, możliwość powołania biegłych z różnych dziedzin. Żeby no rozumiem, czyli państwa rola się skończyła na usunięciu zagrożenia podania tylko w samej przyczyny. Dobrze. Dziękuję. Dobrze. Mam jeszcze jedno pytanie, tutaj korzystając z państwa obecności. Straż pożarna nasza w cukrowni, w Krajowym Rejestrze Gaśniczym, no i wszyscy ją chwalili, pan komendant też. No a co się stało, że ta negatywna ocena się okazała podczas kontroli? Jakie to były zaniedbania i czy to jednorazowy jakiś był wybryk naszych strażaków, bo coś ocenione negatywnie, no trochę źle świadczy o tej firmie, która no, jest potrzebna, jest często wykorzystywana do zdarzeń różnych, które państwo nadzorujecie i co to się stało? Może właśnie pan by nam powiedział, panie komendancie. No to było powiedziane, że wynikała ona z liczby osób, które się stawiły na dysponowanie. No, czyli nie zebrała się liczba osób do wyjazdu. Czyli rozumiem, że to jakieś jednorazowe zdarzenie, tak? Było. Tak, to było jednorazowe, które zostało poprawione na kolejnej inspekcji gotowości. Kolejna inspekcja gotowości była z wynikiem pozytywnym. No to wspaniale, to już się cieszymy. Panie komendancie, czy no tak jeszcze? Z tego co uważam, bo pewnej informacji, no myślę, że tak było, że prawdopodobnie chodziło o kierowcę pojazdu. Brakowało osoby z kwalifikacjami, z uprawnieniami. Jakbyśmy się mieli, panie komendancie, pokusić o zamknięcie tego tematu taką ogólną jakąś kwestią, czy w Sokołowie możemy się czuć bezpiecznie, jeśli chodzi o zagrożenia przeciwpożarowe, czy tutaj w swoich planach państwo przedstawiliście i te działania profilaktyczne swoje. Możemy się czuć bezpiecznie w mieście pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego? Ze swojej strony chciałbym państwa zapewnić, że będę przykładał wszelkich starań, aby funkcjonowanie Komendy Powiatowej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sokole Podlaskim oraz nadzorowanych przez nią Ochotniczych Straży Pożarnych było na wysokim poziomie, jak najwyższym. Także myślę, że możecie się państwo czuć bezpiecznie. Strażacy są na stanowisku, ciągle się doskonalą, ciągle zgłębiają warsztat, natomiast no, świat idzie do przodu. Zagrożeń różnego rodzaju nowych, chociażby z tytułu fotowoltaiki, samochodów elektrycznych, hybrydowych nam przybywa na takim przykładzie. Także mamy coraz więcej wyzwań, ale staramy się, tak jak to było w latach ubiegłych, czyli naszych poprzedników, strażaków, ratowników, żeby stać na wysokości zadania. Także jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, dołożymy wszelkich starań, aby nasze czynności stały na jak najwyższym poziomie. Bardzo dziękuję i to chyba... Bardzo proszę, panie komendancie, oczywiście. Co do poczucia bezpieczeństwa we własnym otoczeniu, to tak jak było wcześniej powiedziane, zachęcamy do korzystania z czujek, które naprawdę mogą uratować życie i wtedy na pewno poziom naszego bezpieczeństwa w naszym domu będzie większy. Dziękuję. Dziękuję. To apel do tych, którzy nas oglądają, słuchają. Proszę państwa, dbajmy o to bezpieczeństwo.
Dziękujemy naszym tutaj zawodowym służbom i ochotniczym za to, że są zawsze na miejscu, za to, że zawsze możemy na te służby liczyć. Strażak to brzmi dumnie, tak niech pozostanie. Cieszmy się, że mamy dwie wspaniałe jednostki, zawodową i ochotniczą w Sokole Podlaskim, które na co dzień pozwalają nam czuć się bezpiecznie w tym zagrożeniu przeciwpożarowym. Jeszcze pan tutaj radny Rybak chciałby coś jeszcze w podsumowaniu dodać, proszę. Oczywiście dziękujemy za informację panom komendantom. Mam takie pytanie tylko. Czy we wszystkich jednostkach OSP na terenie powiatu, czy one posiadają samochody gaśnicze, czy jak tam już nie wiem, fachowo się nazywa, gaśnicze ratownicze? I drugie pytanie, może takie raczej jakby wniosek, czy panowie bierzecie pod uwagę, bo tak przejrzałem tutaj tą informację, jak państwo czytaliście, że drużyn młodzieżowych jest no niezbyt wielka ilość, można powiedzieć mała, a to byłby jakby no następcy, prawda, strażaków, którzy no będą kończyli służbę swoją, nie? Czy, no nie wiem, tak mi się tutaj z informacji wnioskowało, to tego nie wiem. Czy każda OSP, jak tu kolega podpowiada, ma drużynę młodzieżową, bo wspomniane tu jest i o drużynach męskich i żeńskich. Kilka słów na ten temat, poproszę. Jeżeli chodzi o samochody ratowniczo-gaśnicze, to tak jak było powiedziane na wstępie, mamy 87 jednostek ochotniczych straży pożarnych, z czego 18 przynależy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i te jednostki to są jednostki takiego pierwszego rzutu, które mogą być zadysponowane. One też wchodzą w plutony ratownicze, czyli nie tylko na terenie powiatu, one mogą również działać poza terenem powiatu, nawet na terenie kraju, poza terenem województwa. Natomiast spośród tych 87, 16 jednostek nie posiada samochodu ratowniczo-gaśniczego. I generalnie są jednostki, które są spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to są jednostki na terenach gmin i one w ramach porozumień między gminami mogą funkcjonować poza terenem gminy, natomiast to się dzieje w takich wyjątkowych okolicznościach, czyli przy pożarach większych rozmiarów. Także tutaj jeszcze raz podkreślam wagę istoty Ochotniczej Straży Pożarnej w Cukrowni, ale nie tylko, czy to jest Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś, czy Przywózki, czyli te miejscowości ościenne Sokoła Podlaskiego. One są blisko i jesteśmy w stanie na nie liczyć. I tak jak nasza jednostka może wyjechać poza teren miasta, czyli ta Ochotnicza Straż Pożarna, tak również może być i było niejednokrotnie, że Ochotnicze Straże Pożarne spoza terenu miasta, gminy przyjeżdżały do Sokoła Podlaskiego i tak było w przypadku pożaru w zakładach chociażby, czy wcześniej Topazu na Piłsudskiego przyjeżdżały z zewnątrz. No tak działa nasz system. Myślę, że na chwilę obecną jest to system w skali kraju, w skali globalnej wręcz no, dobrze rozwinięty. Miejmy nadzieję, że będzie się jeszcze bardziej precyzował, że optymalizacja będzie i będzie wzrastała jego skuteczność. Natomiast w tym momencie rzeczywiście przy wyludniającym się kraju nie mamy już problemu, znaczy on nadal istnieje, ale to nie jest już problem tego typu, że byli ludzie, nie było czym robić. Natomiast w chwili obecnej jest sprzęt, a zaczyna brakować nam ludzi. I ta Ochotnicza Straż Pożarna z Trzcińca, która wystąpiła z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na własny wniosek, to jest przykład tego, że po prostu brakuje ludzi. Bo tam zostało kilku strażaków i z uwagi na to, że już no fizycznie tak jak musi to być, że muszą się zebrać, żeby było BHP przestrzegane na samochodzie, czyli te minimum 4 osoby na zastępie, no musi być spełniony, tak? To jest ból, tak?
No dobrze, panie komendancie, szczegóły sobie już darujmy. Tutaj jeszcze mówię, dyskusja się rozwija. W dalszym ciągu pan radny Wycach jeszcze chciałby coś dodać. Ja chciałem, panowie komendanci, się zapytać, bo kierowałem niedawno takie pisemko do STBS-u. STBS kierował do was w sprawie zamontowania w blokach 60-60A takich na drugim piętrze krzesełeczek składanych, żeby ludzie nie mogą wejść na czwarte piętro. No starszy wiek i tak dalej, choroby różne muszą odpocząć po drodze. To krzesełeczko byłoby składane do ściany. To w sieltach na dreszera takie krzesełeczka są, a u nas jeszcze dalej odpowiedź odmowną. Czy istnieją tutaj jakieś przepisy, parametry na to, że nie można tego zamontować, czy jak? Ja chciałbym jeszcze, przepraszam, ale za chwilę odpowiem na to pytanie. Tam było pytanie jeszcze o młodzieżowe drużyny pożarnicze. Takich młodzieżowych drużyn pożarniczych na terenie powiatu funkcjonuje 22. No całkiem nie mało. Odnośnie montowania urządzeń, o których pan radny mówi, należy tutaj wziąć pod uwagę przepisy pożarowe dotyczące ewakuacji. I zamontowanie takich urządzeń nie może powodować zawężenia drożności dróg ewakuacyjnych poniżej określonego poziomu, poniżej określonych wartości. Są dość obszerne klatki schodowe i nie wiem, czy tu akurat składane by to było do ściany, tylko z powrotem rozkładane, ktoś wchodzi, wchodzi sprężynowo. Nie znam szczegółów, tym bardziej wymiarów tamtych klatek. Bym móc, To jeszcze raz złożymy takie pismo, bo ludzie mają problem i mówią mi cały czas. Bo windy tam się nie zamontuje, to są starsze bloki, no i na czwarte piętro jest zajść ciężko takim ludziom. No. Dziękuję. No myślę, że to bardziej administratora jest zadanie w porozumieniu ze strażą. Panowie komendanci, bardzo dziękuję. Życzę panom i sobie i nam, żeby się wasze założenia, marzenia zawodowe spełniły w tym roku 2024, bo są bardzo ambitne, jak tutaj widzieliśmy. Dziękujemy bardzo za obszerną informację. Szanowni państwo, dziękuję bardzo. Szanowni państwo radni, 15 minut przerwy ogłaszam.
Witam Państwa po przerwie. Kontynuować będziemy obrady 52. sesji Rady Miejskiej. I realizować będziemy punkt 6. To jest projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonego kandydata na ławnika Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2024-2027. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 163 paragraf 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych Rada Miejska w Sokole Podlaskim uchwala co następuje. Paragraf 1. Powołuje się zespół do zaopiniowania kandydata zgłoszonego na ławnika Sądu Okręgowego w Siedlcach w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027 w następującym składzie. I tutaj skład Rada wybierze. Ustęp 2. Zadaniem zespołu jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej w Sokole Podlaskim przed przystąpieniem do wyborów ławników Sądu Okręgowego w Siedlcach opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2007 roku prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustęp 3. Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia burmistrz miasta Sokołów Podlaski. Ustęp 4. Powołany zespół dokona wyboru przewodniczącego i zastępcy na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokole Podlaskim. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sokole Podlaskim. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o stanowisko w sprawie uchwały Komisji Inwestycji i Finansów. Komisja Inwestycji i Finansów do zespołu powołała radnego pana Krzysztofa Rybaka, który wyraził zgodę pracy w powyższym zespole. I generalnie opinia o uchwale jest? Pewnie, oczywiście, jak najbardziej. Dziękuję. Panie przewodniczący. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, a na członka zespołu do zaopiniowania zgłoszonego kandydata na ławnika Sądu Okręgowego w Siedlcach komisja powołała i zgodę na to wyraził na kandydowanie do tego zespołu pan radny Jacek Jackowski i będzie właśnie członkiem tego zespołu. Opinia o projekcie uchwały pozytywna, rozumiem, tak? Tak, oczywiście. Dobrze, poproszę o komisję, o stanowisko Komisji Rozwoju. Komisja Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i jednogłośnie do zespołu opiniującego wybrała panią radną Krystynę Matysiak. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu uchwały? Pan radny Lepiński, proszę. Tylko chciałem powiedzieć i podziękować członkom Rady, że zechcieli to wyzwanie podjąć, zgłosili, przyjęli tą propozycję bycia w tym zespole. Tym bardziej, że jest to funkcja społeczna i te prace wykonywane są pro bono. Także bardzo dziękuję Państwu radnym, że przyjęli tę propozycję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja tylko może dodam przed głosowaniem, że ten projekt uchwały jest jakby takim przedwstępnym projektem do kolejnej uchwały, którą będziemy realizować na kolejnej sesji, bo tam będzie już uchwała o powołaniu kandydata. Mamy jednego kandydata do Sądu Okręgowego, więc opiniować będziemy jedną kandydaturę. Dodam jeszcze może, bo tutaj w projekcie uchwały jest napisane, że powołany zespół na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez przewodniczącego zaopiniuje taką kandydaturę, więc ten pierwszy termin to będzie wtedy, gdy jednym z dokumentów niezbędnych do tego, aby kandydat na ławnika takim ławnikiem został, jest opinia komendanta wojewódzkiego policji na temat konkretnej osoby. Taki wniosek do komendy wojewódzkiej już wysłałem
i jeśli ta opinia wpłynie, zawiadomię Państwa o tym, żeby się zebrać i kandydaturę zaopiniować. Wszystkie dokumenty, które są zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych wymagane, kandydat na ławnika złożył. Zatem zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o zagłosowanie. Proszę Państwa, 13 radnych głosowało, 13 głosów za, zatem stwierdzam, że uchwała została przez Państwa radnych przyjęta jednogłośnie. Będziemy realizować kolejny punkt, to jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2024. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt po pozytywnym zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Lekarza Weterynarii, Koło Łowieckie Sokół oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Rada Miejska w Sokołej Podlaskim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 37/246/2023 z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2023, co zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2023 roku pod pozycją 3829. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierzenia burmistrzowi miasta Sokołów Podlaski. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Proszę o stanowisko Komisji Gospodarki i Spraw Społecznych. Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja Inwestycji i Finansów. Omawiany projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Komisja Rozwoju. Komisja Rozwoju pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę o zabieranie głosu w dyskusji. Pani Radna Matysiak. Chciałam zapytać o finanse, które tutaj przyznajemy na ten cały program. A mianowicie chodzi mi o to, przeznaczamy konkretne, wcale niemałe pieniądze na opiekę, na sterylizację na przykład kotów bezpańskich, na hospitalizację zwierząt, które tam ucierpiały w wypadkach samochodowych. Chciałam zapytać, czy to jest jakoś ryczałtem, czy to jest rozliczane, że tyle, ile tyle kotów wysterylizowano i za tyle płacimy, bo koszt sterylizacji jednego kota jest taki. Czy te pieniądze są od razu przekazywane 10 tysięcy na sterylizację? Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Pan naczelnik odpowie. Oczywiście, że to nie są ryczałty. Rozliczamy z dokładnością do każdego zwierzątka. Przetargi określają jedynie jednostkową cenę za usługę, natomiast rozliczamy się na podstawie faktur za konkretne przypadki. I kwoty są jak gdyby, które ograniczają w pewnym sensie ilość, na tyle nas stać i powiedzmy do tych kwot te zabiegi będą wykonywane.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę właściwie za głosowanie. Stwierdzam, że jednogłośnie 13 głosami za został przez Państwa radnych przyjęty projekt uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Punkt 8 będziemy realizować, to jest przyjęcie protokołu 51 sesji Rady Miejskiej w Sokole Podlaskim. Otwieram dyskusję na ten temat. Jeśli nie widzę zgłoszenia, to zarządzam głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu z 51 sesji Rady Miejskiej w Sokole Podlaskim, proszę o zagłosowanie. 13 głosami za, czyli jednogłośnie Państwo radni przyjęli protokół 51 sesji Rady Miejskiej. Oświadczenia, wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. To jest 9 punkt porządku dzisiejszej sesji. Zapraszam Państwa o zabieranie głosu. Jako pierwszy zgłasza się pan radny Kalicki. Udzielam panu głosu. Proszę uprzejmie. Punkt oświadczenia. Więc oświadczam, że jestem zaskoczony trochę, zdziwiony, że na dzisiejszej sesji nie ma mieszkańców osiedla Syndykat. Wiedzieli o sesji, mówili, że będą, no ale nie ma nikogo. Mimo to chcę kilka słów powiedzieć. A to dlatego, że jestem mieszkańcem tego osiedla, że jestem zarządcą kilku bloków na tym osiedlu, że jestem radny z tego okręgu i że wreszcie uważam, że mieszkańcy mają rację. A w czym już mówię? Jest działka tuż przy osiedlu, przy blokach mieszkalnych, na której to urządzono, no nie da się ukryć replikę, ale cmentarza. Więc wiemy wszyscy, że w życiu człowieka mieszkanie, dom, to jedno z miejsc najważniejszych. Tam się ludzie wypoczywają po pracy, tam szykują się do pracy na dzień jutrzejszy, tam w końcu mieszkali, w tym przypadku tutaj przez blisko 40 lat i ci ludzie mają pretensje i nie mają ochoty mieć takiego widoku przed swoimi oknami i na swoim było nie było mieszkalnym osiedlu. Ci ludzie to nie są jacyś ludzie przypadkowi, to ludzie, którzy w Sokołowie i dla Sokołowa przeżyli swoje całe życie niejednokrotnie i nie możemy ich traktować tutaj jak grupę oszołomów, nie wiem, pieniaczy, którzy przychodzą i wymagają, Bóg raczy wiedzieć czego. Skoro tak mówią, to znaczy, że musimy im zaufać i tak to rozumieć. To są godni uwagi obywatele. A co mówią, panie radny, bo tutaj no napięcie właśnie, już rośnie. Już sam fakt, że powiedziałem, że pod ich oknami buduje się cmentarzyk, no to właśnie mówią o tym. O, to i rzeczywiście mają rację. Takie argumenty, że ktoś tam mówi, traktujmy to jak sklep z pomnikami, albo to przedsiębiorca przyszedł, który będzie płacił podatek do miasta. A cóż to za argument, jeśli to jest kosztem obywatela miasta? Tym bardziej, że jest to człowiek zupełnie z zewnątrz, potraktował, że może się tutaj, że tak powiem, wręcz szarogęsić. Obchodziłem ten plac dookoła kilkakrotnie i chciałem wyszukać jakby za i przeciw. Oczywiście, jeśli się jedzie ulicą Wolności, jeśli się przechodzi chodnikiem, to tak bardzo to człowieka nie razi, bo cóż, tam przeszło się i koniec. Ale jeśli się mieszka nad tymi pomnikami i codziennie, jak się przez 40 lat spoglądało wiele razy w okno, żeby zobaczyć, nie wiem co, wschód słońca, wiosnę, albo coś w tym rodzaju, jaka jest pogoda. No a teraz, proszę bardzo, wygląda się i raptem cmentarz, pomniki stoją.
I jeszcze bym był jakiś wyrozumiały do pewnego stopnia dla tej lokalizacji, no ale już zupełnie wytrąciła mnie sytuacja, gdzie facet, no tutaj powiedziałbym wręcz, nie chcę być dosadnie, ale bezczelnie, ten cały plac na wysokości 3 metrów albo wyżej obwiesił ogromnymi banerami. 3 banery ogromne, no banery, jak to nazwać, reklamowe takie, z napisem ogromnym na każdym, nagrobki. No teraz ten mieszkaniec z tego okna już do końca życia będzie skazany, że tylko wygląda przez to okno i przed oczyma stoi mu jeden, drugi, trzeci napis, nagrobki. Opuszcza wzrok trochę do tołu, no oczywiście, cmentarz. Więc tutaj, jeśli to jest tylko możliwe w jakiś sposób, to należy tego uniknąć. Ja nie mówię, że tego człowieka jakoś tam skrzywdzić, upokorzyć, wygonić, ale trzeba wziąć pod uwagę no lokalizację tego. To nie jest dobra lokalizacja na takie rzeczy. To jest osiedle typowo mieszkalne. Przecież ci ludzie, tak jak mówiłem, przepracowali i przemieszkali w Sokołowie całe swoje życie. Czy im się nie należy jakiś ukłon w tą stronę, żeby ich takimi obrazkami nie męczyć? No mógłbym pewnie jeszcze tutaj długo mówić i wysuwać jakieś argumenty, no ale mam nadzieję, że jakieś clue zawarte jest w tym, co powiedziałem. Dziękuję. No tak. Myślę, że to znaczy tutaj, panie radny, czy to jest oświadczenie, czy zapytanie do burmistrza, czy tak, proszę skonkretyzować. Przepraszam, to jest oczywiście no zwrot tutaj w stronę burmistrza, w stronę władz, że jeśli to jest tylko w jakiś sposób możliwe, żeby nie obdarzać tych mieszkańców tam takim obrazkiem. Tylko ja bym jeszcze tutaj prosił pana radnego o sprecyzowanie, bo cały czas się tutaj powtarza słowo cmentarz i ktoś, kto nas proszę słucha pana i ogląda, więc to raczej nie jest cmentarz, bo cmentarz to musi spełnić jakieś tam warunki, więc co to jest dokładnie? Oczywiście mówiłem, że to jest no jakby replika, jakby, no ale jednak, wie pan, no każdy ma inną wrażliwość. Jeden sobie na tipniach wyobraża... Czyli jest to miejsce, gdzie będą sprzedawane nagrobki, rozumiem, no, tak? Ja też tak rozumiem. Mało tego, ja rozumiem to w ten sposób, że rzeczywiście będą tylko sprzedawane te nagrobki. No i z tymi, jeszcze dołożę tutaj słowo do tych banerów. Na tym banerze to po prostu zamiast nagrobki to można doczytać w podświadomości, że ten gościu, który to urządził, napisał: możecie mnie wszyscy za przeproszeniem pocałować. I tak zrobię to, co zechcę. Tak to wygląda, jeśli naprawdę? Się patrzy na te, no, na te płachty wiszące tam. No myślę, że pan burmistrz wie, o co chodzi, więc panie burmistrzu, proszę bardzo. Tak, oczywiście, że wiem. Trafiło do nas pismo osoby, która została wydelegowana przez społeczność tego bloku. No i pismo trafiło na tej podstawie. Pismo trafiło do burmistrza. Burmistrz wydelegował pracowników na wizję lokalną. Na wizji lokalnej była pani naczelnik Wydziału Rozwoju, pani Elżbieta Makowska. No i na ten temat nam powie, co na tej wizji lokalnej. Ja jeszcze tylko tutaj powiem, że to jest prywatna działka. My tutaj nie mamy podstaw do ingerowania w prywatną własność, bo gdyby to był teren miejski, wydzierżawiony bądź udostępniony komuś, to moglibyśmy narzucać jakiś tam, powiedzmy, kierunek. A tutaj my nie mamy podstaw, nie mamy kompetencji, nie mamy narzędzi przede wszystkim do tego, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Ale na ten temat pani naczelnik powie, która się tym zajmuje. 28 lutego wyznaczyliśmy wizję na podstawie tego pisma właśnie mieszkańców, którego przedstawicielem chyba pani Dobrowolska. Pojechaliśmy tam oczywiście w kilka osób. Zapytaliśmy właściciela, czy wyraża zgodę, żeby kilka osób, szczególnie z tego bloku, mogło uczestniczyć i wejść na jego teren, no więc chyba nie było problemu, weszła pani Dobrowolska, że są kilka osób, był też pan radny też przy tym. No i po prostu zaczęliśmy zadawać pytania, co się państwu nie podoba i tak dalej, więc ogólnie to jest ekspozycja, to nie jest żaden cmentarz, nie jest to też miejsce handlu, to jest tylko ekspozycja. Więc według prawa budowlanego ekspozycja, która nie ma żadnych funkcji, nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia. No ale ponieważ burmistrz odpowiada za zmianę sposobu użytkowania, więc pojechaliśmy, musieliśmy sprawdzić po prostu, na czym to polega. No i właśnie jedną z takich osób, która, pani przedstawicieli tego bloku, głównie o ten jeden blok chodzi,
No to do pani stwierdziła, że to się po prostu tym państwu źle kojarzy, bo są starsi, są emerytami. Mimo iż te nagrobki są usytuowane przy samej ulicy, więc w znacznej odległości od bloku, no rozumiemy to, że tam mieszkają emeryci, starsze osoby i to może się źle kojarzyć. Jeden pan tam, który też uczestniczył, powiedział, że w czasie składania chyba dwa razy było coś wiercone. Jeszcze jakaś pani dodała, że jak podnośnik przyjechał, to zablokował wjazd, no ale to są rzeczy takie, które nie mają związku ze zmianą i my nie mamy do tego prawa, jak ktoś na chwilę na wjeździe stanie i coś sobie rozładowuje. No i w zasadzie przyszły też osoby, które mieszkają dużo dalej. Jednej pani przeszkadzało, że jak chodzi z psem, musi patrzeć na te nagrobki. No i no w sumie to my tylko spisaliśmy takie uwagi. Właściciel tego terenu powiedział, że zobowiąże się, bo tam, ponieważ było ogrodzenie ażurowe, więc zobowiązał się, że właśnie ten baner powiesi, więc akurat może nie trafiony, bo z nazwą nagrobki, ale zobowiązał też się od strony tego bloku posadzić tuję, żeby ewentualnie przesłonić ten widok. Powiedział też, że jeżeli ta alejka będzie, to może też jakiś drewniany płotek ustawi taki wyższy, bo niektórzy państwo mówili, że jak mają z drugiego piętra, to oni też to widzą. No jest to tylko granit ułożony, więc no przykro nam, że tak się kojarzy. My zgodnie z prawem, burmistrz odpowiada za zmianę sposobu użytkowania, ale w tym przypadku jest artykuł, który mówi, że jeżeli obiekt nie podlega pozwoleniu ani zgłoszeniu, więc my takiej zmiany sposobu użytkowania decyzji nie wydajemy, ponieważ ekspozycja według prawa budowlanego nie podlega ani pozwoleniu, ani zgłoszeniu, więc nasza rola się tutaj kończy. My nie mamy prawa i nie mamy żadnych możliwości prawnych, żeby temu człowiekowi tego zabronić. No i to jest pozytywne, że ten tak, jest, właściciel tego terenu chce współpracować. Pan radny Kalicki był i widział, że ten człowiek i nawet jeden z tych tam mieszkańców powiedział, że widzi, że ten człowiek chce współpracować. Zresztą facet przyjechał z złamaną nogą nawet na tę wizję, żeby jednak być. Jest, on, ktoś tam powiedział, że on tu będzie produkował. Nie ma szans produkowania, bo on ma olbrzymi zakład, gdzie potrzebna woda, wiertła i tak dalej, piły. To jest, on ma potężny zakład kamieniarski. Powiedział, że bardzo dużo osób właśnie z tych okolic właśnie chciało, żeby on zorganizował tą wystawkę, bo też jeżdżą do niego, a tak to przynajmniej mają co wybrać i tak dalej. Więc no tutaj jest taka pełna, nie ma tak, że on po prostu mówi nie, bo nie i nie chce nic zrobić. Bo my, jeśli chodzi o stronę prawną, nie mamy żadnych możliwości zakazania mu tej działalności. Ta chęć współpracy nie jest Dziękuję. Taka jakby oczywista, bo już na drugi dzień właśnie pojawiły się te banery. Proszę teraz zwrócić uwagę. No, on powiedział, jak, że położy jak, baner, tylko może nie powiedział, że z tym napisem nagrobki, więc chyba myślę, że można go poprosić, żeby to jakoś zamalował. No. Po prostu osiedle, a szczególnie ten blok E, no nie ma już do końca żywota, tam zakładam innego widoku, tylko pierwsze co zobaczę po otwarciu oczu z rana, nagrobki. No niektórzy z tych z państwa mówili, że też ma ta, jest ta ściana, gdzie rozstrzelano ta pamiątkowa wiele osób podczas wojny i powiedzieli, że no to też się kojarzy z jakimś smutkiem, ale im to nie przeszkadza. Powiedzieli, że jak będzie zasłonięte, czy będą tuje, to im to nie będzie przeszkadzać. My wzięliśmy do podpisu osoby, które miały z tej strony okna, no bo trudno nie będziemy brać osób, które trzy bloki dalej mieszkają albo z psem chodzą na spacer i im się nie podoba. No bądźmy też troszeczkę sprawiedliwi, więc nie sądzę, no może nie trafił ten człowiek z tym banerem, że napisał te nagrobki, ale pierwsze co, to zrobił ten baner, więc zasłonił jak gdyby. No. No, nie wiem, nie widziałam jeszcze tego baneru, no ale była tam tylko siatka, więc wszystko było widać, a w tej chwili no, ta ulica Wolności, no to jest działka usługowa, jest tam nawet sklep, który był od iluś lat, tam obok też są usługi. No trudno nam jest, no nie mamy podstaw do tego, żadnych prawnych, żeby coś taką działalność zabronić. To jest tylko wystawa, to jest ekspozycja. Dziękuję bardzo. Pan radny Lipiński. Panie burmistrzu, ten punkt jest wolne wnioski, interpelacje, zapytania radnych, więc ja chciałbym taki złożyć wniosek i prośbę o umieszczenie wzdłuż ulicy Gałczyńskiego, chociaż ze trzech, czterech koszy ulicznych, bo słyszę dłuższego czasu, że to jest tam niemożliwe, że tam nie ma możliwości, że nie ma gdzie tych koszy postawić, ale żeby zadbać jakoś o porządek, o ład na osiedlu, to ludzie przechodzący, jak gdzieś tam ma w ręku jakiś przysłowiowy papierek po cukierku, no musi mieć gdzie go wrzucić. To jedna rzecz, a druga rzecz, no to jest takie pocieszające, że trwają prace, wznowione zostały prace w Ośrodku Kultury, trwają te prace, ale zdarza się tak, że
W związku z pracami zagradzana jest ta droga, przejście przy Domu Kultury z osiedla w stronę urzędu, w stronę parku, w stronę kościoła do księży Salezjanów. I jak przyjeżdża jakiś transport z materiałami budowlanymi, cegła, płyty stropowe, no różne rzeczy są przywożone i wtedy wiadomo, że jak trwają prace dźwigowe, dźwig podnosi palety do góry, musi być zagrożone przejście, żeby dla względów bezpieczeństwa. A wtedy, wówczas mieszkańcy muszą korzystać z przejścia przez parking, który jest za Domem Kultury. Mam taką prośbę, żeby teraz w związku z nadchodzącą wiosną, żeby troszeczkę powierzchnię tego parkingu wyrównać, ponieważ są tam wyjeżdżone doły. Raz, że to utrudnia przejazd, dwa, to utrudnia ludziom przejście, a po opadach deszczu są kałuże, tworzą się, żeby ten troszeczkę teren ucywilizować. To dziękuję, to jako mój wniosek. Dziękuję bardzo. Pan radny Wycech. Dwie sprawy. Tutaj jest taka sprawa wytchnieniowa. Tutaj wytchnieniem jest usiądzenie sobie na ławeczce. Jedna ławeczka została zniszczona tam koło McDonalda przez jakiś tam pojazd i prawdopodobnie policja już to zlokalizowała. Chciałem zapytać, czy będzie ta ławeczka z powrotem wstawiona, bo ma znaczenie dla ludzi starszych, którzy idą tam do tego parku przemysłowego i do tego handlowego parku, że mogą sobie odpocząć z torbami i tak dalej. Druga sprawa, problem wytchnieniowy niedawno uchwalaliśmy tutaj, nie pamiętam czy jedna, czy dwie sesje temu. I ten program nie ruszył. To są pieniądze z wojewody, nie obciąża nas automatycznie budżetu miasta. Z tego co widzę, jest jakaś kandydatka na to stanowisko, żeby te ludzi obsługiwać. Można ten program realizować sobotami, niedzielami, popołudniami. Nie widziałbym przeciwwskazań, żeby to panią, która się zgłasza, była już sprawdzona, z powrotem zatrudnić na to tutaj. Zwłaszcza, że jest samotnie wychowującą kobietę, dwoje dzieci. I myślę, żeby jakieś wszelkie starań dołożyć w tym kierunku, żeby tych ludzi nareszcie, bo to nie jest problem dla tych ludzi chorych, to są ludzie niepełnosprawni, tylko dla tych, którzy się nimi opiekują, te dwie godziny, czy godzinę czasu, czy tam trochę może więcej, żeby ci ludzie mogli w tym czasie te rodziny sobie odpocząć. I to chciałem zapytać, jakie są przyczyny tutaj tego jeszcze nie realizowania tego programu drugiego, a ten pierwszy jeszcze ławeczka będzie, czy nie, tam stawiona. Co pan radny myśli? Panie burmistrzu, ja jak pamiętam, to na poprzedniej sesji pan burmistrz mówił o tej ławce, panie radny, że ona zostanie odbudowana, będzie nowa ławka, to z OC sprawcy tego zdarzenia, więc o tym była już mowa. Natomiast o tej opiece wytchnieniowej, panie burmistrzu? Jeszcze tylko dodam, bo ubezpieczyciel sprawcy tego zdarzenia, bo tam był wypadek drogowy, kierowca wjechała, przebiła barierki drogowe, uderzyła w ławkę i w kosz uliczny. No i ubezpieczyciel uznał roszczenia nasze w stosunku do ławeczki, która kosztowała 800 zł. Nie, odwrotnie, do kosza ulicznego, który kosztował 1300 zł, natomiast odmówił wypłaty odszkodowania w zakresie ławeczki. No i to takie niezrozumiałe, będziemy się odwoływać, czy już się odwołaliśmy, żeby ubezpieczyciel uznał całe roszczenie. No i czekamy na rozstrzygnięcie tego, co tam ubezpieczyciel uzna, no ale to takie bezsensowne, no bo skoro uległo zniszczeniu i ławeczka, i kosz, no to ubezpieczyciel no, po prostu próbował, czy mu się uda, czy nie uda, czy tylko nie będziemy się odwoływać od tego uznania. Natomiast kwestia opieki wytchnieniowej, czy ten program ruszył, to może poprosimy panią dyrektor Centrum Pomocy, żeby nam powiedziała, na jakim to jest etapie, bo jest najlepiej zorientowana. Dzień dobry. Drodzy Państwo, żeby ruszyć z programem opieki wytchnieniowej, musi zostać podpisana umowa z wojewodą. Bez podpisanej umowy nie możemy ruszyć z programem. To jest jedno powiązane z drugim. Nie ma finansowania, dopóki nie ma umowy. Kiedy przewidujemy? Da się opóźnia się jeszcze. Myślę, że na dniach umowa podpisana będzie, ale nie potrafię wziąć odpowiedzi. No to mówiliśmy o tym na komisjach, tak, że dziękuję. Program ruszy, jak będzie podpisana umowa. Dziękuję bardzo. Pani radna Matysiak.
Panie burmistrzu, ze zdziwieniem trochę przeczytałam w pana sprawozdaniu, że rozliczono, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdziło raport końcowy z wykonania zadania kompleksowa renowacja pomnika księdza Brzuski. Wartości 240 prawie tysięcy. Czy to zadanie jest zakończone? Tam stoi to i tojka, tam jest żwirem jakimś takim zwykłym wysypany obrem tego placu. To niemożliwe, żeby to się zakończyło już. Nie zostało zakończone, ponieważ odebraliśmy to zadanie z warunkami, czy warunkowo, i z zastrzeżeniami usunięcia pewnych rzeczy, no tych, które nie zostały, czy zrealizowania określonych rzeczy, które nie zostały zrealizowane. Także to nie jest zakończone zadanie. Daliśmy wykonawcy określony termin ze względu na warunki pogodowe. A czyli pieniądze zostały rozliczone przez ministerstwo, tak? Tak, tak. A reszta natomiast to już nasze stanie. Reszta jest do realizacji, to nie jest zakończone zadanie. Dziękuję. Pan radny Kalicki, raz jeszcze proszę. Króciutko. Kręciliśmy się, że tak powiem, koło ulicy Wolności. I przejście, tam gdzie był ten śmiertelny wypadek, jest tak teraz fajnie doświetlone. Prawda? Jest taka specjalna tam lampa i tak dalej. I zupełnie to wygląda przyzwoicie. Czy nie można by było tego jakby rozszerzyć na inne przejścia wzdłuż tej ulicy? I w ogóle kto to wykonał, nie wiem, czy to miasto, czy też może krajówka. Proszę Państwa, tutaj już na sesji poruszaliśmy to wielokrotnie, ten problem. Drogi krajowe są w trakcie realizacji programu. W tej chwili opracowywana jest dokumentacja na doświetlenie wszystkich przejść na terenie miasta. To jest ponad 30 przejść, no, tak profesjonalnie doświetlone, czyli tak mniej więcej jak to przejście, które jest w tej chwili przy 8 sierpnia. Z tym, że no, strasznie to długo trwa. No i w związku z tym myśmy tam podjęli taką inicjatywę, że na razie, dopóki drogi krajowe nie ruszą z tymi robotami, bo program ich ruszył, jest to w projektowaniu, natomiast jeszcze do robót, no, trudno powiedzieć, miesiąc, dwa, może pół roku, a może rok. Czekamy, bo tego typu roboty wymagają już niestety pozwoleń na budowę, oni się podłączają do sieci, więc muszą mieć uzgodnienia z rejonami energetycznymi, liczniki i tak dalej. Strasznie długo to trwa i my tylko podjęliśmy taką inicjatywę tymczasowo, że doświetlimy kilka tych przejść na drodze krajowej w ten sposób, że dowiesimy lampy. One mogą wisieć niestety tylko po jednej stronie, bo tam akurat mamy słupy. Nie wszędzie przy przejściach dla pieszych mamy słupy na tyle blisko, żeby można je było doświetlić. Jeśli słupy są daleko, no niestety się nie da, a słupa postawić nie możemy, bo to już wymaga pozwolenia i tak dalej. Także to jest takie rozwiązanie tymczasowe i będzie kilka tych przejść, tych najgłówniejszych tutaj. Przy ulicy Wolności, mniej więcej od ulicy Kolejowej do Urzędu, tam są chyba 3 czy 4 jeszcze niedoświetlone przejścia. Spróbujemy je w ten sposób doświetlić, ale to trzeba traktować jako tymczasowe, bo czekamy, aż drogi krajowe wykonają to swoje zadanie, a wiemy, że to jest w trakcie projektowania. Dziękuję. Pan radny Wycech. Ja jeszcze tak przeoczyłem jedno pytanie do pana burmistrza. Te drożki osiedlowe, pan przewidział, był u mnie na osiedlu, to, że te drożki są po zimie troszeczkę zanieczyszczone. Czy ten pojazd, który będzie jeździł, czyścił ta zamiatarka, czy te drożki osiedlowe też będą oczyszczone, czy tylko takie te główne drogi teraz już? Tak jak powiedziałem, odpowiadając na pytania poprzednie, pytania do informacji z realizacji uchwał i działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, odpowiadałem, że miasto odpowiada za drogi, ulice, tam gdzie jest zarządcą, i wokół tych dróg tak samo drzewa, tak samo czystość, chodniki, ścieżki rowerowe, musi zadbać o tą przestrzeń. Natomiast tam, gdzie jest właścicielem, zarządcą dróg powiat, województwo, krajówki, to odpowiada właściwy, czy spółdzielnia, no dobrze, że pani podpowiada, drogi wewnętrzne, drogi prywatne, no to już odpowiadają właściciele tych dróg. No, to jest droga miejska, dlatego będzie w ramach tego oczyszczania na mokro, będzie to sprzątane. Dziękuję bardzo.
Ja może sobie pozwolę na pytanie jedno, no w zasadzie jednej treści, ale pytania dwa. Po pierwsze, chciałem zapytać pana burmistrza, czy ten inwestor, który zakupił działkę na ulicy Dołowej, wystąpił już o warunki zabudowy, ale to zapewne nie, bo niedawno się odbył przetarg. A drugie pytanie, też interesujące mieszkańców Sokołowa. Na co zostały wydane warunki zabudowy na tę działkę na ulicy Węgrowskiej po lewej stronie, zaraz za torami, gdzie ogrodzenie cukrowni dawnej jeszcze funkcjonuje i tam już jakaś budowa trwa? Za torami, zaraz za przejściem kolejowej, tak? Na ulicy Węgrowskiej. To pawilon handlowy. To jest prywatna działka pana Flazińskiego i on wystąpił o budowę pawilonu handlowego. Pawilon handlowy. Tak. Mhm. Natomiast o działkowej pewnie jeszcze, na działkową jeszcze nie było zapytania. Na Dołową, przepraszam. Nie, na Dołową to chyba dopiero jeszcze muszą być naniesione zmiany w ewidencji, więc tak ogólnie chyba jeszcze ta inwestycja to jeszcze musi troszeczkę poczekać, aż sprawy prawne takie będą. No bo akt notarialny był, ale geodezja ma 2 tygodnie na niesienie zmian w ewidencji i pewnie oni jeszcze nie występowali w każdym razie. Ja rozumiem, dziękuję bardzo. Proszę państwa, zamykamy punkt 9. Punkt 10, sprawy różne. O, jak jestem przy głosie, to przypuszczam, że też to wszystkich nas interesuje. Pan starosta dzisiaj wspomniał o propozycji zmiany organizacji ruchu na ulicy Kościuszki. Pan przewodniczący Rybak uczestniczył w tym bezpośrednio, więc może informacja dla nas, jakie tam planowane jest rozwiązanie na tej... Rozochacki. Pan Rozochacki, przepraszam, pan przewodniczący Rozochacki. Proszę państwa, ja na ten temat zabierałem głos na jednej z ostatnich sesji i mówiłem o tym spotkaniu, że najpierw pismo mieszkańców, no ja reprezentowałem mieszkańców, zostałem zaproszony na posiedzenie zarządu i po tam kilkunastu dniach otrzymałem takie pisemko, że sprawa została pomyślnie załatwiona, a jeszcze jak na tej w trakcie dyskusji no tak, zastanawiano się, różne rozwiązania tam padały, jak już mówiłem wcześniej, ale prawdopodobnie będzie takie rozwiązanie, że będzie to ulica jednokierunkowa, wjazd będzie od ulicy Magistrackiej do w kierunku ulicy Wolności. Z tego względu, że może łatwiej będzie wyjechać, dlatego że tam zaraz na prawo, jak się wyjeżdża z Kościuszki, no są światła. I tam zawsze jakieś tam minutowe czy tam sekundowe jest możliwość zatrzymywania się. I parkowanie po jednej stronie ulicy. Któregoś dnia tutaj spotkałem się z panem właśnie wicestarostą. Poinformował mnie, że już to wszystko organizacyjnie jest zrobione, jeszcze tylko trwają ustalenia z policją. Bo też policja musi być, jeżeli to będą przede wszystkim te ustalenia będą w porządku, to tylko patrzeć, jak ta zmiana tego ruchu nastąpi. No myślę, że to rozwiąże sytuację, bo tu się nie będzie zmniejszał ten ruch na tej ulicy, a będzie zwiększał, ponieważ jak już wspominałem, będzie nowa poradnia, jakieś tam dwa nowe zakłady dla pań prawdopodobnie, a więc w przedszkole też tak samo, wcale się tam liczba dzieci nie zmienia, zwiększa się, a jest tych potrzeb i samochodów coraz więcej, jak tutaj wspominał pan burmistrz, też jest więcej, a więc no może to da jakąś możliwość rozwiązania tego problemu, jak tam w tej chwili narósł. I to jest naprawdę ten problem, który dobrze stało się, że starostwo podjęło taką próbę rozwiązania tego. Na ile to będzie skuteczne, to się okaże. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No tak, to jest takie hasło dla wszystkich, jak będzie, więc proszę, żeby tutaj wszyscy mieszkańcy śledzili zmianę oznakowania, bo należy sądzić, że tam patrole policji będą często przejeżdżały i egzekwowały
tę zmianę organizacji ruchu, więc mandatów tam się pewnie też sypie trochę. Jak my już wiemy, o co chodzi, ci, którzy nas oglądają też, więc proszę śledzić tę zmianę organizacji ruchu i miejmy nadzieję, że to poprawi komunikację na tej ulicy. Jeżeli tak, bo tutaj kolega podpowiada, że może by był lepszy. No takie głosy były, że był lepszy, był ruch odwrotny. Nie sądzę. Ale tutaj z tego względu, gdyby ten ruch puścił, to tam gdzie byłoby skrzyżowanie tutaj części miasta, starego miasta, od Siedleckiej, Sadowej, Wiatraki, to wszystko. Prawdopodobnie musiałoby być na skrzyżowaniu Sadowej i drogi tej krajowej Wolności, światła musiały być zainstalowane. A wiemy, jak długo czeka się na inwestycje, zresztą tutaj pan wspominał o tym, że myślę, że to nie miesiące, a lata by to trwały, żeby tam był ruch, a ruch codziennie się odbywa. W związku z tym chyba być może, że w przyszłości może to się zmieni, no ale jakieś na dzień dzisiejszy takie rozwiązanie okazuje się, może być lepsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, wyczerpaliśmy punkt 10, sprawy różne. Punkt 11, zamknięcie sesji. Zamykam 52. sesję Rady Miejskiej w Sokole Podlaskim. Dziękuję państwu bardzo za czynny udział. Do zobaczenia na 53. sesji. Dziękuję. Dziękuję.